Chciałbym ten panel poświęcić osobom, które szukają męża i czy też żony, i to już naprawdę trwa dosyć długo i się nie wydarzają różne rzeczy u nich w życiu. Chodzi, przyjaciele, o to, że my, charyzmatycy, mamy taką przywarę, że nam się wydaje, że kiedy my wierzymy z naszego punktu widzenia twierdzimy, że my wierzymy, to że to jest coś takiego jak po prostu przyjąłem, że mam, i że to jest słuszne i teraz sobie spokojnie czekam. Tylko teraz jest ważna rzecz, że są różne elementy życiowe. Bardzo, bardzo różne elementy życiowe. I w jednych elementach się postępuje w taki sposób, a w innym w inny. Dzisiaj wprawdzie tam się nie mówimy o tym, co tam się dzieje na grupie terapeutycznej, natomiast dzisiaj troszkę poruszaliśmy taki temat pracy i konsekwencji. Chodzi o to, że w pewnych elementach życia, a tutaj takim elementem jest właśnie poszukiwanie męża czy żony, jest to, że my musimy się ruszać. I ja to wam zaraz powolutku powyjaśniam, bo samo przebywanie w jakimś takim stanie oczekiwania może spowodować, że niczego nie osiągniesz, że się zestarzejesz. Koniec. I teraz tak, pierwsza podstawowa sprawa. Dla wszystkich osób, które szukają męża czy żony, musicie zmienić tok myślowy, a za tym też i modlitwę. Nie szukamy męża czy żony, tylko szukamy miłości. To jest bardzo duża różnica. Wyjaśnię wam dlaczego. Ano dlatego, że szukanie męża czy żony to jest szukanie w pewnym sensie instytucji społecznej. Chcę mieć męża, chcę mieć żonę. A dlaczego chcesz mieć męża czy żonę? Czemu byś chciał mieć męża czy żonę? Po co ci mąż czy żona? To są pytania, kiedy rozmawiamy o szukaniu męża czy żony. Zauważyliście to? Ale kiedy szukasz miłości, to nie ma takich pytań. Takie pytania przestają istnieć. I ja znam wielu ludzi, którzy się spotkali i się pobrali. I dzisiaj ja zadaję sobie bardzo poważne pytanie, co między nimi jest. Co to jest za rzecz między nimi? Co ich połączyło? Ludzie robią różne rzeczy w małżeństwach. Wyzywają się. Ja mówię o wierzących ludziach. Ja nie mówię o niewierzących. Biją się duszą. No. Ale jak się wyzywają? Wyzywają się gorzej niż ludzie w świecie. Takie są realia bardzo wielu chrześcijańskich małżeństw. Oszukują się. Nie mają do siebie zaufania. Okradają się.
zdradzają. Ktoś powie, no ale to jak to? No tak to, to jest życie. Życie zborów bożych. Dlaczego tak jest? Powiem wam dlaczego. Dlatego, że szukali męża czy żony, a nie miłości. No bo wiesz, jak znajdziesz miłość, to przestajesz szukać swego, myśleć coś złego. To miłość znalazłeś. A jak znajdziesz męża czy żonę, to niekoniecznie przestajesz szukać swego, myśleć coś złego i tak dalej, i tak dalej. To nie są dwa równoznaczne zjawiska. I chcę, żebyście przede wszystkim to załapali na początku. Szukajcie miłości i modlcie się do Boga, mówiąc: Boże, chcę spotkać miłość w moim życiu. To mnie interesuje. Chcę spotkać miłość na mojej drodze życiowej. Jak spotkasz miłość, to nie przydarzą ci się walki w małżeństwie, wyzwiska, zdrady. Rozumiesz, o czym ja mówię? To jest bardzo ważne teraz. To jest sam początek tego tematu. Ludzie popełniają błąd, chcąc mieć męża czy żonę. Rozumiesz? Robią tak, bo są samotni, bo im jest źle, mają dosyć, kurczę, tego, że się kładą do łóżka i są tam sami. Mają deficyty, mają pokokartkę takie. Ja to rozumiem. Nikt nie twierdzi, że samotność jest miła. Samotność jest niemiła. Rozumiecie? To niemiła rzecz. Nawet Bóg jest trójjedyny. Rozumiesz? Chodzi o to, że kiedy zaczniesz szukać miłości, to zaczyna cię obowiązywać zasada. Znaczy, ciebie wciąż obowiązuje zasada, kto szuka, ten znajdzie. Kto szukasz męża, tego znajdziesz. A czy miłość znajdziesz? Ja nie wiem, z mężem razem. Czy będzie do niego przyszyta? Czy będzie przyszyta do żony? Ja nie wiem. 70% rozwodów mamy. Bez względu na to, czy są to wierzący, czy niewierzący w tym kraju. Drugie miejsce w Europie. Rozumiecie? A jeśli już są małżeństwa, to wielokrotnie jak się na nie patrzy, to ja nie wiem, do czego zakwalifikować te małżeństwa. To są czasem jakieś zawody przez całe życie. Innym razem walki gladiatorów, jakaś arena, jakiś roller coaster. Rozumiesz? Do dupy z takim małżeństwem. Po prostu. Ale jak znajdziesz miłość, to jest zupełnie inna para kaloszy. Uczą w różnych miejscach, sam tego uczyłem, potem się z tego wycofałem, nawet publicznie, że małżeństwa się muszą docierać. No pewnie małżeństwa bez miłości się muszą docierać. Widziałeś kiedyś, żeby człowiek z Bogiem się docierał? Żeby człowiek z Bogiem się docierał. Mamy taki teraz czas, się docieramy z Panem. To jest absurd. Ale tak, no, tak poprzed Nowonarodzeniem, to ja się zgadzam. To jak najbardziej. Wtedy jest dużo tych docieraczy. Kłócą się z Bogiem, docierają się z Bogiem, nie wiem, co tam robią. Zamiast przyjąć odpowiednią postawę, czyli na kolanach. To jest taka postawa dobra. No ale wiesz, kiedy się z Nim złączysz, to nie ma między wami tarć. Chyba, że jesteś kretynem. No, to jest możliwe, wiesz, nie?
Chociaż to świadczy jedynie o tym, że powinieneś zweryfikować swoje, nazwijmy to, uczucie do Boga. I wiecie, w małżeństwie, w którym jest miłość, nie ma docierania. Przepraszam. Tam nie ma takich rzeczy. Wiecie czemu? Bo dociera się coś, co jest sobie przeciwne. I wypracowuje kompromis. Docieranie to nic innego jak wypracowanie kompromisu. A kiedy coś jest jednej myśli, jednego zdania, jednego serca, ludziom, którzy się kochają, i obierki będą smakować. Będą siedzieć razem przy stole, patrzeć sobie w oczy. Rozumiesz? I nigdy nie będą rozmawiać o pewnych sprawach, o których będą rozmawiać ci, którzy miłości nie spotkali. To na początek. Nie szukajcie męża czy żony. Szukajcie miłości. I teraz co dalej? Po drugie, trzeba się ruszyć. Żeby znaleźć kogoś, trzeba ruszyć tyłek. Ruszyć tyłek. Nie siedzieć w kościele i czekać, aż ktoś przyjdzie i usiądzie obok. Ruszyć. Gdzie? Do ludzi. To jest kolejna choroba będąca w chrześcijanie. Przecież to są ludzie ze świata. Też byłeś kiedyś w świecie, nie pamiętasz? Też byłeś w świecie. Idź, szukaj sobie w świecie. Miłości szukaj. Jak spotkasz, to nawróć nośnik. Proste. W ogóle nawróć sobie nośnik. To jest proste. W ogóle osobiście dawałem ślub takiemu małżeństwu, znaczy takim ludziom. Ona była córką pastora. Zresztą ich tam było chyba trzy córki, tak, i syn. I ta jedna właśnie, ta jego córka, ona rozumiała to, co ja powiedziałem teraz. Ona to bardzo dobrze rozumiała, nie? Była nauczycielką i poznała chłopaka fajnego i patrzyła, czy to miłość. Wiecie, ile patrzyła? Rok. Rok patrzyła, czy to miłość. Pochodziła dziewczyna w Duchu Świętym. I po roku wiedziała, że to miłość. Więc rozpoczęła krok drugi. Nawrócenie nośnika. Momentalnie się nawrócił. Momentalnie. No jak się nie da, to go nie bierzesz. Obserwowała, czy to miłość. Trudne? Porozmawiajcie z Bogiem o miłości. Błagam was. Musicie to złapać. Patrzyła, czy to miłość. Badała. Rzeczą króla rzecz zbadać. Miłość śpi. Wiesz, dlaczego nie tak łatwo się ją spotyka? Bo ona śpi. Trzeba blisko podejść, obejrzeć. I ona wtedy się obudzi. Ja nie wiem, co ona z nim miała. A bez nawracania też jak się umiesz przyjaźnić z człowiekiem nienawróconym? Ja nie sądzę, że się można przyjaźnić z człowiekiem nienawróconym. Przyjaźń to jest pochodna miłości, więc to jest... Bez miłości nie będzie przyjaźni. To jest jakiś element wywodzący się z miłości. W przyjaźni jest pełne zaufanie.
Jak ktoś mówi, to jest mój przyjaciel. Jeśli to jest twój przyjaciel, to znaczy, że ufasz mu w 100%. Tak, to nie jest ktoś, komu ufasz w 100%, to na pewno to nie jest twój przyjaciel. Może być kolega, ale nie przyjaciel. Ale miłość śpi. Trzeba przy niej pochodzić, zobaczyć, czy to na pewno ona. Nie odkrywa swojej twarzy od razu. I ona zobaczyła, że to miłość przyprowadziła go do Jezusa, przyprowadziła go do kościoła, ochrzcił się, a potem wzięli ślub. Gra dzisiaj tam w uwielbieniu w tym kościele na basie. Dawałem im ślub. Druga zrobiła to samo, siostra. W ten sam sposób. Naprawdę. Ja się temu przyglądałem, po prostu mówię pięknie. Potem już skończyły się jakby moje relacje z tym kościołem, więc nie znam losów trzeciej i syna. Natomiast trzeba się ruszyć. Trzeba być w różnych miejscach. Nie wolno ograniczać się. Trzeba rozumieć, że jest się człowiekiem Bożym i nic nie jest w stanie nas zniszczyć, jeśli się nie pozwolimy zniszczyć. I nikt nie jest w stanie nas dotknąć jakąś formą zła, jeśli nie pozwolimy na to. Jednocześnie musimy się ruszać, musimy iść do ludzi. Szukasz męża czy żony? Do ludzi, bo to ludzie są, wiecie. To nie są duszki, które Pan Bóg zsyła z góry w postaci bezkontuzyjnych jakichś, nazwijmy to, kukiełek. Kolejną rzeczą, bardzo ważną, to jest to, że musisz być atrakcyjny na zewnątrz. Ja się czasami przyglądam wierzącym ludziom, ja mówię, Boże, co z nimi się zrobiło? Co za dziadostwo, mówię. Fajna dziewczyna, no ona wygląda, kurczę, jak pies by ją zeżar i zwrócił. Jak się nią zainteresować? No? Czy ja normalnie, jakbym szukał sobie babki, ja bym na nią w ogóle nie zwrócił uwagi, człowieku. Założy jakieś, kurcze, człowieku, te pończochy, samogwałty, takie, człowieku, antygwałty, nie samogwałty, to antygwałty to się... Bo tak się, kobiety chrześcijańskie, to jak się ubiorą nieraz, rozumiesz, o co chodzi, one by weszły w grono gwałcicieli, nikt by ich nie zgwałcił. Żaden szanujący się gwałciciel by nie poszedł w tą stronę. Absolutnie, nawet porobiony. Człowieku by zobaczył ją w tych jej dziwnych ubraniach. Wie, jak to trzeba ubrania se dobrać? Bo ja nie rozumiem. Ja się kupę lat w Ciucholandzie ubierałem, no nie? To trzeba specjalnie się ubrać w coś takiego. Takie coś se wynaleźć, kurczę. Obok będzie wisiało za 10 zł coś innego. Nie wzięła to. Przecież ona w tym wygląda jak śmierć. Rozumiesz? I ona idzie z faceta się znaleźć. Jak? No gdzie tego faceta znajdzie? W demobilu? Rozumiesz, o co chodzi? Przecież człowieku, się wojna skończyła. Już nie ma człowieku żołnierzy wypuszczonych, którzy 6 lat na froncie byli. To jest w ogóle nie ten czas, nie ta pora. Żyjemy w innym okresie czasu. Trochę pomyślenia. Włosy się zrobić. Jakoś się ogarnąć, jakąś biżuterię założyć na siebie, jakieś, kurczę, facet to sam, faceci to w ogóle, człowieku, rozumiesz? Ja tu z jedną taką babką rozmawiam, ona mówi, człowieku, jakiego ja sobie znajdę faceta? Byłam w takim kościele baptystycznym, wszyscy takie swetry noszą. I Biblię pod pachą. Co ja mam z nim zrobić, z tym swetrem? Ja mówię, nie wiem, no. Spalić. Taki sweter można założyć na siebie. Taki sweter założyć na siebie i chodzi facet w tym swetrze w rąby. Sweter w rąby. Człowieku, wiesz, o co chodzi? Na dziada.
wygląda, kurczę, ja, mnie to rozwala. Wiesz, ja mówię, weź coś ze sobą, zrób. Jest tyle kolorów na świecie, tyle kształtów, tyle piękna. Bóg to wymyślił. Czego chodzisz i wyglądasz jak kostucha? Bo ty jesteś wierzący, bo ty jesteś wierząca, bo to skromność, to jest skromność, to jest głupota. To jest głupota. Jak można w ogóle wziąć kogoś, kurczę, człowieku, zainteresować swoją osobą? Rozumiesz? To jest w ogóle, to jest zmora Kościoła. Ja byłem w różnych kościołach, naprawdę. Ja widziałem, jak w ogóle ludzie wyglądają. Kiedyś do takiego jednego pastora przyszła taka kobieta i mówi, pastorze, ja mam, byś ze mną się spotkał, bo ja mam chyba depresję. On mówi do niej, ty się najpierw przebierz. A ona mówi, jak się mam przebierz? Zobacz, jak ty wyglądasz. Masz wszystko na sobie czarne, szare, szara jesteś cała, kurczę, w ogóle, wiesz, o co chodzi w tym. Przebierz się. I dopiero przyjdź do mnie, będziemy rozmawiali o tym, jak ciebie, kurczę, wyciągnąć z tej depresji, bo ty musisz jakiś ruch zrobić w swoim kierunku. Wiecie, ludzie tego nie biorą pod uwagę. Słuchajcie, gdybyście zobaczyli w czasach Jezusa, jak wyglądała przeciętna Żydówka czy Żyd, rozumiecie, o co chodzi? Ona miała, dziewczyna, na sobie tyle, kurcze, różnych rzeczy. Kolczyków, kurcze w uszach, w nosie, rozumiesz, o co chodzi? Bransolet różnych, kolorowy, po prostu szok. To dopiero oni później, bo to, wiecie, o co tutaj chodzi? To chrześcijaństwo, jak się pojawiło, to oni zaczęli robić różne rzeczy, tylko to trzeba umieć dostrzec w Piśmie Świętym. Oni zaczęli się przypieprzać do różnych spraw. Że światowe. Oni takie coś zaczęli robić. Rozumiesz, o co chodzi? Że w ogóle tutaj jakieś, że ona ma tak wyglądać, ona ma być, jak się czyta w Nowym Testamencie, jak czytasz obraz, jak kobieta powinna wyglądać, rozumiesz, o co chodzi? No to jest, człowieku, Amisz. Jak Boga kocham. Ja się na to przyjrzałem. Amisz. Ja mówię, to oni nie rozumieli, że o to w ogóle Bogu nie chodziło. Niech ona tutaj świadczy swoją pobożnością w ogóle, niech nie trefi włosów, niech tam nie inne rzeczy robi. Wiesz, w ogóle ja mówię, ja na początku to też tak w ogóle uważałem, że jak ja cię kazałem w chustce chodzić, człowieku, czy ku wszędzie. Ona wszystko, ona nie miała... Agata to dostała wszystkie, ona przeżyła wszystkie wymiary, proszę ciebie, patologii religijnej. Co? No to żona była już, no. Już była żona, chodziła w chustce, nie jadła kaszanki, człowieku, tam nie było bata, no. Przecież to nie, absolutnie się nie odzywała, kiedy nie trzeba. Przecież ona się zaczęła odzywać parę lat temu, rozumiecie, o co chodzi? No tak, no ja, ale ja wam sam to mówię z was z doświadczenia, w jaki sposób człowiek idzie w patologię. Ja kiedy wyzdrowiałem, tak, to po prostu wyzdrowiałem. I dzisiaj w ogóle, a dzisiaj jako zdrowa osoba, ja widzę generalnie chorobę społeczną, która zżera Kościół. I teraz pytanie, jak ludzie mają kogoś poznawać? W jaki sposób oni mają to robić? Przecież człowiek ma włożoną w sobie naturalną atrakcyjność. Zauważcie, każdy z nas jest inny, każdy ma inną twarz, inny wygląd. Nie ma dwóch takich samych ludzi. Dlaczego tak jest? Ponieważ tu chodzi o to, żeby był rozmach. Chodzi o rozmach, ile jest barw, ile jest ubrań, różnych rzeczy. Pytanie, dlaczego ty nie jesteś atrakcyjnym fizycznie człowiekiem? Z jakiej przyczyny ty nie jesteś? Czemu ty się... I teraz zaczniemy w ogóle dotykać tego, dlaczego w ogóle tak nie jest. Bo musisz mieć wysokie poczucie własnej wartości. Bo jeżeli ty w ogóle chcesz znaleźć kogoś, to ty musisz siebie uważać za osobę mega wartościową. Przepraszam, jak ty chcesz znaleźć kogoś? Zastanów się teraz nad tym. Jak chcesz znaleźć kogoś, kto dostrzeże w tobie wartość, dostrzeże w tobie piękno, dostrzeże w tobie atrakcyjność, jak ty sam tego w sobie nie widzisz?
Jak ty to chcesz zrobić? Przecież on nawet, żeby na uszach stanął, to on cię nie przekona. Jeżeli dziewczyna uważa się, że jest brzydka, mało atrakcyjna i tak dalej, to facet, jak jej powie, jesteś piękna, to jej się nic nie wydarzy w głowie. Mikrofon tutaj trzeba mieć, a Ja jeszcze dopowiem, że w mordę można często dostać w kościołach. Za to, że się tak powie. Taką chrześcijańską, religijną odpowiedzią właśnie na taką sytuację jest chyba to, że właśnie, że ludzie mówią, że w duchu rozpoznają takie. Ale jak się w duchu rozpoznają? No właśnie, proszę, to jest dobre pytanie. Bo ja chętnie się tego nauczę. Jeśli ktoś mi to wyjaśni. Ale Artur, kiedyś tam powiedziałeś, że w duchu mamy się rozpoznać. Ale w czym? W fundamentach. Ale jak się rozpoznać? Ale dobrze. No nie wiem, ty to powiedziałeś. Że co mamy? Że właśnie mamy się rozpoznać w duchu, tak powiedziałeś. Ale to jest kolokwializm. To jest słowo, które ma nas prowadzić do miejsca, w którym prowadzimy życie modlitewne, wiemy, czego chcemy, prawda? Widzimy w duchowej rzeczywistości i tak dalej. To jest słowo, które to definiuje. No. Tu jest po waszej stronie jeden. Trzeba nacisnąć. Znowu z autopsji. Najpierw a propos, że ta recepta genialna, gdybym ja to wiedział, to być może bym uratował sytuację i nie stracił, ale to znaczy nawet ja to nie stracił, bo mam wspaniałego syna, tak? Tylko że widzę teraz, że 8 lat liczenia na to, że się coś poprawi, nie. Wyrzucone w śmieci, bo w efekcie taka rewolucja, że to bym musiał wykład zrobić na co najmniej kilka godzin. Także ta recepta, którą tutaj Artur podał, żeby najpierw poobserwować, czy miłość, potem sprawdzić, czy przyjmie wiarę, jeżeli to jest osoba gdzieś tam ze świata, jest to genialne, genialne. No w każdym razie ja na pewno to wdrożę. No. Amen, bo to jest fundamentalna w ogóle rzecz, wiesz, nie? I teraz, kiedy ty chodzisz z Bogiem, to ty jesteś czynny duchowo i ty rzeczywiście widzisz w duchu masę różnych rzeczy. Natomiast to nie jest zastępstwem. Bo przecież jak czytamy Pismo Święte, to my widzimy, że ludzie się sobie podobali. Rozumiecie, że oni się sobie normalnie podobali. Czyli to szło w równowadze. Bo to jest w ogóle w równowadze. Nie ma czegoś takiego na przykład, że kiedyś rozmawiałem z takim chłopakiem wierzącym, oczywiście no tam pełnym jakichś tam kompleksów, zahamowań i tak dalej, i on tłumaczył mi, dlaczego on do tej pory się tam nie ohajtał i tak dalej, jeszcze, że on nie ma żony i tak dalej, nie? I on do mnie powiedział taką bzdurę. Ale to było ciekawe, bo rzeczywiście facet tak myślał, nie? On powiedział, że a jak Bóg mi da taką, co mi się nie podoba. Ja mówię, ale ty zobaczcie, jakie to jest od strony diabelskiej genialne. Idzie sobie, rozumiesz, żyje sobie gość w ogóle w mentalności, że ten Bóg to jest jakaś taka postać, że on da mu wewnętrzne, zobacz teraz co się dzieje, wewnętrzne przekonanie przy jednoczesnej niechęci do zewnętrznego wyglądu. Ja mówię, Boże, jak to złożył. Natomiast diabelski patent pierwszej ligi. Tutaj, Artur, nie mogę nie wspomnieć akurat o takich precedensach, tam, o których kiedyś wspominałeś, też nie tylko ty, ale i inni lubią o tym wspominać, mianowicie o jakichś tam historiach, że ktoś poznał jakąś murzynkę i nie miał do niej przekonania i Bóg mu powiedział, stąd się biorą, ja przynajmniej czuję, możecie mnie poprawić, jeśli chcecie, ale przynajmniej czuję, że no bardzo duży nacisk jest jakby na te takie precedensy, że ludzie szukają tych precedensów jako takiej recepty. Na przykład ja po religii też z własnych też błędów też byłem zastraszany, że będę telewizję w sypialni oglądał i w sumie... No.
No tak, tak wyszło, widzisz. Jak wiesz. No, akurat nie mam telewizji ani sypialni, także jest okej, okay, ale się bałem przez długi czas. Zobaczcie. Ja co prawda może nie jestem takim, nie jesteśmy dosłownie i w pełni jeszcze wzorami małżeństwa, tak, ale ja byłam precedensem z Mirkiem, tak, ponieważ kiedy Bóg mi pokazał Mirka, to absolutnie nie miałam nic takiego, żebym... Bardzo duża różnica między nami wiekowa i kiedy widziałam, że mam pobrać się z Mirkiem, tak, powiedzieć Bogu na to tak, no to... Ale to był precedens, tak? A ja nie miałam nic, absolutnie bym, tak jak mówię, nieraz bym wolała za ścianą wtedy się ożenić, wyjść za mąż niż za Mirka. Ale kiedy powiedziałam Bogu tak, to w tym momencie ja dostałam takiej niesamowitej miłości i namiętności, że my przez pierwsze 3 lata to w ogóle nie myśleliśmy, żeby mieć dziecko, tylko nie mogliśmy wyjść ze sypialni, że tak powiem, tak? I po prostu, wiecie, a nigdy nie spotkałam, bo ja kiedyś powiedziałam Bogu, że Boże, chciałabym poznać tą namiętność i tą miłość od Ciebie, jaka ona jest. I po prostu jak Bóg to otworzył, to po prostu taka lawina, taka niesamowita rzeka tego, że to była petarda, tak? W ogóle zanim jeszcze tak pobrałam się, to jak powiedziałam Bogu na to tak, to ja nawet nie mogłam popatrzeć na Mirka jego prosto w oczy, bo po prostu to mnie aż raziło. Ja myślałam, że tam się rozpłynę, rozpadnę się po prostu. Więc to są tylko precedensy, tak jak tutaj powiedział, tak? Ale to nie jest na pewno tak, że jeśli jest taki precedens, to że ty ciągle chodzisz i z kimś i tak, a no nie podoba mi się, ale robię to dla Boga. To nie jest tak. Nie, oczywiście. To jest zupełnie inaczej. Tak. No w ogóle alleluja i gratulacje Mirku. Natomiast wracając do tych ludzi, którzy nie chcą, niestety tych ludzi jest dużo. Ja dużo takich znam. I nie wiem, czy gdybym nie trafił do wspólnoty, to sam bym nie poszedł tą drogą przez to boksowanie, gdzie tam między wierszami wrzucam, tak, które dostawałem. A generalnie być może, chociaż całe życie czułem, że jestem przeznaczony Bogu, to już w tym takim prawie że poddaniu powiedziałem do Boga kiedyś jeszcze, zanim poznałem osoby tutaj od was, że no chyba już teraz to tylko do klasztoru mi pozostaje pójść. Także no w pewnym sensie jest to lepsza droga, ale ten kierunek. No bo dziękuję. Precedensy. No. To może ja teraz, no co? Bo już długo czekam. No proszę. No mów, Asiu. Ja chciałam powiedzieć o tym, że ostatnio bardzo dużo gdzieś tam Duch Święty pokazuje mi takich aspektów miłosnych w różnych etapach życia różnych osób. I ostatnio też nawet w serialu świeckim, co prawda, zobaczyłam niesamowitą relację w ogóle dwojga ludzi, gdzie jedno z nich, oni byli muzułmanami. Ta kobieta już była na ślubnym kobiercu, pięknie ubrana w ogóle, wiecie, tak jak Artur mówił, wystrojona, z kolczykami złotymi, wszystko włosy miała gotowe, tam miała kilka druhen, bardzo pięknie właśnie też wystrojonych. A ten mężczyzna, który mówił, że się sobie podobali, w ostatniej chwili zrezygnował ze ślubu, tylko dlatego, że wcześniej, gdzieś 2 tygodnie przed ślubem, zakochał się w innej kobiecie. I to mi dało do myślenia, bo tak naprawdę byliby szczęśliwym małżeństwem według tam wzoru, jakiś tam prototypu, tak? Być może. Być może, tak? Ale on zrozumiał, że jeżeli on nie kocha tej kobiety i on w tym czasie się zakochał w innej, to znaczy, że to nie jest właściwe, żeby się z nią ożenić, tak? Oczywiście. I wiecie, on zrezygnował z tego wszystkiego, z tej tradycji, z tych wszystkich, wiecie, tego wystrojenia całego, tej sali, tych ludzi, którzy zostali ściągnięci z różnych krajów też, żeby tylko przyjechali na ten ślub. Tak. I on powiedział im, przepraszam, ale to nie jest miłość mojego życia. No tak. Mirku, chciałeś coś powiedzieć? Ja tylko trochę tak dopowiem też, bo to, co Jela powiedziała, ale to najpierw się u mnie zaczęła historia i ja oczywiście bym się cieszył, żeby tak każdy taki precedens dostał, bo u mnie tak było i to jest też fajne, bo
jak mi się rozpadł jakiś wcześniej związek, mi się rozpadł i ja później powiedziałem, Boże, teraz Ty mi wybierz, bo ja nie chcę się pomylić, nie chcę oszukać i wybierz mi kogoś. No i Bóg Boży mi miłość do Joli, ale była duża różnica wieku, to w ogóle zacząłem pytać Boga, czy na pewno. Między innymi takie mówię, otworzę na chybił trafił pismo, chociaż czasem mówiłeś, że można różne rzeczy znaleźć, ale tak mówię, Boże, powiedz mi na tej stronie, czy to od Ciebie ona, tak? I na przykład pierwsze słowa były wziął sobie za żonę, nie? Ale dobra, może przypadek, nie? Później było jakieś kazanie w kościele. Ja miałem 40 lat, umarła mi wtedy mama. Było takie kazanie odnośnie właśnie Abrahama, jak wysłał sługę, żeby dla Izaaka żonę znalazł, tak? No i tak Bóg to pobłogosławił. I Izaak miał 40 lat, jemu zmarła mama, dostał Rebekę, tak? Czy Rebekę wtedy, Izaak, tak? Rebekę, czy... No i pocieszył się po śmierci mamy. I takie różne rzeczy były, tak, w moim życiu, które mi mówiły, no tak, to jest od Ciebie, Boże, tak? Ale zawsze też gdzieś byliśmy uczeni, że jak Bóg mi coś mówi, to i jej powie. Więc odważyłem się kiedyś tam, spotkałem z Jolą i powiedziałem o tym. No Bóg mi tam włożył miłość tam. A ona, nie, ja nic nie czuję. Ja jakby, no to mówię, no to nie wiedziałem, no Bóg czy nie Bóg, tak? I trwało to później rok, tak? Więc tak jak ty powiedziałeś też, że się przypatrywałem tej miłości, bo przez rok czasu ja już nic nie mówiłem, nic nie okazywałem Joli, że jest ta miłość, ale przez rok czasu Bóg to trzymał u mnie. W końcu się kiedyś tam po roku mnie to męczyło i mówię, spotkam się z Jolą i poproszę ją, żeby się modliła, żeby Bóg zabrał to ode mnie, tą miłość, bo nie chcę jej, jak to nie od Niego. Takie dziwne, nie? I w ogóle tego dnia ja się umówiłem, ona nie mogła, później jednak mogła, się spotkaliśmy. No i ja tak jej mówię, czy może się o to modlić, bo ja tego nie chcę, tak? Bo ten rok to trwa, się męczę z tym. A ona mówi wtedy, no nie mogę się o to modlić. No jak to nie możesz? No bo ze 3 miesiące temu Bóg włożył mi miłość, ale nie mówiłem ci tego. I tak to w skrócie bardzo, nie? Ale to była taka historia, no, taka niesamowita od Boga, że to też jest, tak? I tak ja się cieszę, że tak to było w naszym... Oczywiście wiadomo, że Bóg błogosławi i to tak nie musi być. Ale tak u nas było, tak? I zwłaszcza, że mówię, taka różnica wieku. No i tak pokrótce. To jest, tak jak mówiliśmy, jakaś tam formuła precedensów. Te precedensy są różne. One się tam pojawiały i trzeba być człowiekiem, który jest otwarty na Boga. Natomiast no, standardy są standardami. I standardy to jest coś, co daje nam rękojmię sukcesu. Zawsze. Bardzo ważną rzeczą jest, przyjaciele, że trzeba się modlić w wierze zgodnie z Bożymi standardami w temacie partnera. Jeżeli my właśnie chcemy spotkać tą miłość, chcemy, żeby nie było tam pobocznych dróg, dodatkowych, kurczę, przebiegów, wiecie, że tak powiem, 40-letniego chodzenia po pustyni, to trzeba przyjść do Boga i wierzyć w to, że spotkamy człowieka, który jest człowiekiem według Bożych standardów. Według Bożych standardów. To będzie łatwiej. W ogóle jak szukasz miłości, to ty ją znajdziesz. W ogóle nie ma tak, że jak ktoś tutaj od tego pierwszego punktu wyjdzie i będzie szukał tej miłości, to on jej nie znajdzie. Nie znajdzie ją. Tylko pytanie, ile to trwa? A kiedy i ile pomyłek gdzieś może być, nie? Po drodze. Jakichś takich, kurczę, zatrzymań, bo ludzie się zatrzymują. Niekoniecznie wejdą w związek, bo ja nie o tym mówię, ale oni zatrzymują się przy pewnych ludziach w życiu. A wielokrotnie przy pewnych ludziach to nie ma po co się zatrzymać. Podaj przykład. Widzisz, na przykład, taki przykład, ale są ludzie, którzy... może być człowiek w świecie będący. Bo to jest bardzo ważne.
Oczywiście ja odstawiam na bok precedensy. Odstawiam je na bok. Ale to, że ktoś jest ze świata, to w ogóle nie oznacza, że on nie posiada w sobie Bożego potencjału. No bo każdy posiada. I teraz przyglądamy się na ludzi. Ja na przykład nie do końca sobie wyobrażam, żebym się mógł zainteresować jakimś rodzajem kobiet. Ja na przykład wiem, jakim ja bym się zainteresował, gdybym nie miał żony. Ja do pewnego rodzaju kobiet ja bym się nie zbliżył. Nigdy. Dlaczego bym się do nich nie zbliżył? Dlatego, że one nie trzymają pewnych standardów. One nie muszą wiedzieć, że to są standardy. No bo błagam was, no nie możemy myśleć w kategoriach takich, że dopiero jak ktoś się narodzi z Bożego Ducha, to jest jakby, to jest wtedy kompletna taka dusza. No bo nie jest kompletna dusza dalej. Wielokrotnie później taka osoba, która narodziła się z Bożego Ducha, to ona musi wejść w te Boże standardy, w różne przekonania. A są ludzie w świecie, którzy mają Boże przekonania. Oni mają normalne Boże przekonania. Oni nie wiedzą, że to są Boże przekonania. Ale intuicja w ogóle ich kieruje w tą stronę. Oni nie robią pewnych rzeczy, które robią inni ludzie. Ja na przykład nie mógłbym się dotknąć do pewnego rodzaju ludzi, ponieważ te osoby, one stwarzałyby mi blokadę. Tak. Tak się domyślam, że pewnie chodzi o te osoby, które z kolei nad wyraz zachęcają, że tak powiem, i wyglądem i tak dalej. Niekoniecznie. Bo ja do tego dojrzałem. Nie, ja nawet niekoniecznie. A propos intuicji chciałem zadać pytanie, bo w moich przemyśleniach no, intuicja nawet nawet jeszcze u osób nienowonarodzonych, to też jest często słowo od Boga. To znaczy słowa od Boga tam nie ma. Natomiast każdy człowiek ma intuicję. Każdy człowiek, nawet z martwym duchem, on ma intuicję, bo to jest składowa ducha. Przecież widzimy ludzi, którzy nie znają Pana Jezusa, a świetnie się poruszają w różnego rodzaju działaniach intuicyjnie. I prawach duchowych, których wcześniej nie znali. No pewnie. Ale w ogóle intuicyjnie, na zasadach prostych, że w ogóle... No błagam was, no nie mówcie mi, że jak nie byliście zbawieni, nie przyjęliście Jezusa, to nie postępowaliście intuicyjnie w różnych sytuacjach. I wielokrotnie wiedziałeś, że coś się wydarzy, wiedziałeś, że gdzieś masz nie iść, wiedziałeś, kurczę, no to w ogóle... Rozumiesz, o co chodzi. No nie możesz powiedzieć, że to duchy wieszcze. I dlatego myślałem, że to od Boga. Nie, to jest, wiesz, duch człowieka jest od Boga w swojej formule, nie? Intuicja, ona jest u każdego człowieka. Widzimy ludzi bardzo intuicyjnych. Co jest ciekawe, nie ma to związku z naszym tematem, ale ludzie, którzy mają bardzo silnie rozwiniętą intuicję, a niestety nigdy się nie nawracają, najczęściej stają się czarownikami lub manipulantami w świecie, bo to są ludzie, którzy mają jakby tutaj taką cechę. O mały włos. Do was przyjechałem 1 października, a pod koniec sierpnia byłem na Fruta Maniana, a we wrześniu byłem na Ecstatic Dance Festival. No więc... Więc kiedy... Artura, mogę się tylko dopytać? No. Czy masz intuicję, to masz na myśli, że ta osoba jest otwarta na Boga? W sensie, że jak... Nie, intuicja to jest intuicja. Duch człowieka, obojętnie jakiego człowieka, składa się z trzech elementów. Elementu odpowiedzialnego za społeczność z Bogiem, elementu odpowiedzialnego za przewidywalność, czyli intuicję, i sumienie. Z tego się składa każdy duch człowieka. Duch człowieka nienarodzonego z Bożego Ducha,
On jest w 1/3 obumarły, w 2/3 czynny. Czyli posiada intuicję, mniejszą lub większą, i posiada sumienie. Każdy człowiek. Chodzi mi po prostu o to, czy ta osoba potencjalna musi być otwarta na Boga od razu, no bo inaczej to potencjalna lepiej się trzymać z daleka. No, nie musi. Nie musi, ona musi reprezentować... Osoby, które totalnie od razu mówią, że nie, nie są zamknięte. Absolutnie, absolutnie, Małgosia, to nieprawda. Ona nie może prezentować fundamentalnych w swoim, nazwijmy to, w swojej osobie, no nie? Fundamentalnych przeciwieństw prawdom Bożym. A to jest wielka różnica. To jest bardzo duża różnica. Nie, rozumiesz, to jeśli nie, to dalej będziemy wyjaśniać. Podaj przykład jakichś prawd Bożych. Znaczy wiadomo, jakiś przykład ja też bym mogła pewnie podać, ale jakby zawsze każdy w czymś tam gdzieś idzie drogą Bożą, znaczy Bożą, no nie, to nieświadomą, no nie? Nie, no są ale w innych rzeczach nie, no wiesz, bo jak nie zna Boga, to niemożliwe, że zawsze są fundamentalne sprawy i są sprawy drugorzędne. Drugorzędne sprawy nie mają wpływu na tego rodzaju wybory. Na przykład prawość człowieka. Na przykład człowiek prawy, prawda? Na przykład człowiek honorowy. To są, wiecie, to są fundamentalne, szlachetne cechy, które rozpoznajemy u ludzi. Widzimy na przykład poświęcenie. Takie proste rzeczy. Jest taki fajny motyw w Starym Testamencie, w jaki sposób Abraham wysyła swojego sługę i każe mu szukać żony dla Izaaka. I ten robi ten w ogóle test wielbłądowy. Na przykład. Czego on szuka? Na jakim poziomie on szuka? On szuka, patrzy, czy ta kobieta jest prawa, czy ta kobieta jest poświęcona. Tam nie mamy w tamtym okresie czasu takiego pojęcia jak chodzenie z Bogiem. Tam do końca to pojęcie nie istnieje, ponieważ tutaj widzimy Labana. Labana, dobrze mówić. Nie Labana. Jeszcze tego poprzedniego, no nieważne, tam Laban był wujkiem, no ale generalnie tam to oni byli taką. Tam się czciło Jahwe, a się też czciło inne bożki. Czyli ta dziewczyna, ona nie była, nie można jej określić jako, że to Boża kobieta była. Tylko ten sługa to się przygląda według tego projektu właśnie, czy ona, co ona teraz zrobi. Czy ona będzie właśnie poświęcona, czy ona będzie oddana. Ja na przykład mnie by osobiście interesowały takie cechy u kobiety, której bym szukał. Nawet jeśli by to była kobieta w świecie, to ja bym też takich cech szukał. Nie, by byłaby fajna, okej, okay, no ja bym patrzył na wygląd, wszystko, bym patrzył na takie cechy. W związku z tym bym się kręcił przy niej. Bym się z nią umawiał, bym patrzył, jaka ona jest, gdzieś tam bym ją do domu zaprosił. No rozumiecie, o czym mówię, bo to nam pozwala odnaleźć cechy Boże w człowieku, prawda? O które się modlimy. Panie, nie chcemy człowieka w naszym życiu, który nie będzie prezentował w swojej osobie Twoich cech, no bo oczywiście są, a ludzie mówią znowu, wiesz, rzucają się na precedensy. Na precedensy. Że wiesz, no ale ktoś może być taki w ogóle. Ja nieraz to słyszałem, ja nawet ostatnio słyszałem jeden taki w ogóle mocny tekst. No. Nie będę go powtarzał, bo on tam wynikał w takiej rozmowie prywatnej tutaj z ludźmi z kościoła, nie? Ale chodzi o to, że na przykład ja siedziałem w więzieniu, nie? I teraz w więzieniu jest notorycznie taka moda, że tam się szuka jakiejś tam partnerki. I oni tam piszą. Teraz to już nie z gazet, tylko tam każą sobie z internetu ściągać i tak dalej. I oni tam piszą listy potem do tych kobiet. Ludzie, uwierzcie, jaki wielki jest odsetek kobiet, które się na to łapią. Siedzi gość w pudle.
I on pisze, on się zmieni, on wszystko, wiecie o co chodzi. Ja nie twierdzę, że tak nie będzie, nie? Tylko to są precedensy. Ktoś mówi, a ty się zmieni, ale ja jestem precedensem, jeżeli chodzi o więźniów. Ja jestem precedensem po prostu. Znowu z autopsji. Te kobiety, one każdemu odpowiedzą. Bo no to właśnie w dużym dlatego... stopniu to są kobiety spaczone, już nie no chcę powiedzieć psychopatyzm, no. czy jakieś inne problemy i wtedy one nie szukają miłości, tylko no, wstydzę się powiedzieć słowami prostymi. Satysfakcja powoduje u nich relaks mózgu i w takich momentach przez jakiś czas nie mają tych schizowatych swoich... Czy to jest bardzo różnie, no tak, czego one szukają? To co wiem. To jest bardzo różnie, co one szukają, bo są tak. samotne, dostają informacje od faceta, że facet się nimi interesuje i one, no, i one w to idą. Zresztą no, facetów trochę jest inaczej, bo facet jest, nazwijmy to, bardziej sfokusowany na innych rzeczach. Natomiast przykład wcześniej chciałem, jak szukaliśmy tych przykładów, że na przykład Tomek zrobił odwrotnie, ale podobna recepta, bo on z tego, co czytałem, tylko nie pamiętam, w której z dwóch jego książek, to najpierw Sandrze mówił o wierze, a dopiero potem przyszły te inne. Czyli ta sama recepta, co podałeś na przykładzie tych kobiet, tylko w odwrotnej kolejności. Kiedy modlisz się w wierze zgodnie z Bożymi, o człowieka, który żyje zgodnie z Bożymi standardami, to w takie środowisko zaczniesz wchodzić. Zaczniesz takich ludzi wokół mieć, rozumiesz? Takich ludzi. A o to przecież ci chodzi. Chodzi ci, żeby droga była skrócona. Bo tu chodzi o skróconą drogę. Tu nie chodzi, żeby pół życia chodzić i przyglądać się, no bo on się może zmieni, bo on się nie zmieni. Tu nie chodzi o to. Ty masz takiego człowieka szukać. Zresztą jeszcze raz mówię, kiedy szukasz miłości, no jeśli będzie precedens jakiś, to ty rozpoznasz, że to jest miłość. Rozumiesz? I nie będziesz się bał, wahał, miał jakiś w ogóle dziwnych jazd, nie? Ale zasadniczo, kiedy będziesz szukał miłości, to wiesz, w co Bóg cię wprowadzi. W środowisko ludzi, którzy są najbliżej. Zaczniesz synów pokoju mieć wokół siebie. Synów pokoju. I to są standardy. To synowie pokoju się pojawią, córki pokoju się pojawią. Rozumiesz, że będzie dziewczyna, która po prostu ta miłość powstanie i ona powie, tak, to ja chcę też tego Boga. Ja tego, bo dlaczego? Bo tu miłość. Dlatego ja was cały czas na to będę kierował. Że spotkasz faceta i ta miłość zacznie tutaj się pojawiać. Ona gdzieś zaczniesz czuć, że to gdzieś z boku już to jest. To będzie syn pokoju. To będzie łatwe. To będzie łatwe. Na pewno poszukując miłości... Nie władujesz się w jakiś związek, w którym przez kolejne lata będziesz musiał się bujać, czy będziesz musiała się bujać w ogóle z człowiekiem, który nie chce przyjąć tego Jezusa i on raptem tam po 10, bo to nie jest ta droga, rozumiecie? Bo to my nie możemy w tych kategoriach tej rzeczy rozpatrywać. Droga Boża jest prosta. Prosta. Tylko ważne właśnie, czego my szukamy, prawda? I jak my rozumiemy, że co się tu zacznie pojawiać. Ale ona generalnie jest prosta, ta droga Boża. Płyń z rzeką.
Ja mam takie pytanie, bo myśmy tak trochę rozmawiały też z dziewczynami przed spotkaniem i doszłam do takiego wniosku, że z mężczyznami, którzy nie chcą już na początku rozmawiać w ogóle o Jezusie, o Bogu, ja po prostu przestaję z nimi rozmawiać, tak? Bo oni zmieniają tematy tylko po to, żeby po prostu wejść... No, śmiejecie się, no, ale ja wprost zadaję pytanie. I chodzi o to, że ja na przykład zaczęłam rozmawiać z mężczyznami w różnych miejscach w internecie, tak, na przykład, ale na przykład zauważyłam, że tylko taki niewielki procent tych osób są faktycznie zainteresowani rozmową na ten temat, nie? A dla mnie to jest na przykład kluczowe, nie? Bo ja nie wyobrażam sobie w ogóle jakiejkolwiek relacji z osobą, która w ogóle ma wstręt do Boga, nie? Asiu, jeszcze, znaczy pytanie jakie było? Pytanie jest takie, jeżeli mężczyzna, tak, nie jest zainteresowany Bogiem w ogóle w żaden sposób, czy jest potencjalnym kandydatem do bycia mężem? Oczywiście, że tak. A jaka? No jak może nie być? Zastanów się. Pytanie, co ty chcesz zrobić? Spotkać miłość czy zewangelizować człowieka? Jaki jest twój priorytet, cel? Byłaś na spotkaniu z Andrzejem tutaj koło Dziejczykiem. Jaki masz cel? Jeśli celem jest zewangelizowanie człowieka, w porządku, jesteś ewangelistką przecież. Ale my tutaj mówimy o spotkaniu miłości. Jeśli ktoś z was ma problem z zrozumieniem tego, my musimy to tłuc, aż to wytłuczemy. Ale poczekajcie, nie. Nie mieszajmy Jezusa może do tych rzeczy. Dlaczego właśnie Jezusa my do tego mieszamy? Nie rozumiem. Z jakiej przyczyny my mieszamy w to? W jaki sposób? Nie, spokojnie. My mamy miłości szukać, w ogóle miłości. Kto tego nie rozumie, co ja powiedziałem przed chwilą? Naprawdę, szczerze, podnieście ręce. Kto tego nie rozumie? Co to znaczy szukać miłości? Bo nie rozumiem. Właśnie, dobrze, bardzo dobrze. Rozumiem, że nie rozumiesz. Trzeba się modlić, żeby to zrozumieć. Bo my mamy miłość znaleźć. Znaleźć miłość. Może tak warto, tu trochę odpowiadając też na Asi, tak, scenariusz, że tak powiem, rozmowy z... Ale nie, Mateusz, nie, bo nam się za długo, to wiesz, my mamy... To krótkie. Jasno. Chodzi o to, że... Nie parafrazujemy, tak, tylko w ogóle... Możliwe, mówimy, że problemem jest, że osoba nie... No bo jesteśmy zjednoczeni z Bogiem, więc my też go reprezentujemy, więc jeżeli... Ale my nie mówimy o tym, ludzie. Tak. Nie mówimy o reprezentowaniu Boga. Nie. Nie o to mi chodzi. Źle zacząłeś. Tak. Źle zacząłeś. Nie mówimy o tym, że prezentujemy Boga, nie mówimy o autorytecie, który mamy w Jezusie. My szukamy miłości. No właśnie. Wyzeruj się. I człowiek w nas zobaczy po prostu. To ale później. Co zobaczy? Co zobaczy w nas? No, co zobaczy w nas? Co w nas zobaczy? Chodzi mi o to pytanie z wyjeżdżaniem, że czy ktoś się interesuje Bogiem? Ale posłuchaj, nie interesuje nas, czy w nas zobaczy Boga. No właśnie. Ludzie, poczekaj. Nie. Ja coś wam musicie to ogarnąć w bardzo prostej linii. Nie, ja nie mogę ci teraz dać głosu. Posłuchajcie. Wyzerujcie się. Jesteście ludźmi, niezbawionymi ludźmi. Umiecie się wyzerować? Tak. Kto z was umie się wyzerować? Nie umiesz się wyzerować? Musimy nad tym popracować. Umówimy się, będziemy nad tym pracować. Musicie się wyzerować. Szukamy miłości. Miłość jest dla każdego człowieka na świecie. Nie dla wierzących. I nie dla niewierzących. Bóg jest miłością. Bóg był na ziemi jako miłość, zanim powstał człowiek. I teraz, czego my tu dotykamy? To jest bardzo ważne, żebyście zrozumieli, czego my tu dotykamy.
dotykamy bardzo głębokich zranień u niektórych z was, do których jedni się przyznają, tak jak się przyznała Asia, bo to jest dzielna dziewczyna i ta dziewczyna w ogóle jest bardzo otwarta i bardzo... No i to jest genialne, że właśnie tak. A są być może wśród was tacy, którzy mają to samo, ale i to jest ta dziura. Bo ja wiedziałem, że ta dziura się odezwie dzisiaj. Tak jak wiedziałem, co było ostatnio, kiedy mówiłem na temat... Nie mogę ci dać teraz głosu. Ostatnio mówiłem na temat w ogóle tutaj łaski. I siedzieliśmy tutaj 3,5 godziny i tłukliśmy w ogóle temat. Bo to są dziury. Dlaczego to są dziury? Bo wielu z was nie doświadczyło tego. To skąd mają wiedzieć, czego szukać? Popatrz, jak czegoś nie widzisz, nie przeżywasz, jak ty chcesz to znaleźć? I teraz co trzeba zrobić? Przychodzimy do Boga i mówimy, Boże, ja nie wiem, co to jest. Ale to jest obrona. Tak, ale tu się bronimy. Znamy tylko Bożą miłość. Gdybyśmy znali miłość, to by nie było bólu wewnętrznego. Pamiętajcie o tym. Jeśli znam miłość, nie ma we mnie grama bólu, niepewności. Tego nie ma. Artur, ale jak tą miłość jakby znaleźć, w sensie... Jeśli nie możemy tak budować relacji z ludźmi, którzy nie znają Jezusa, nie można zaczynać budować relacji, no to ale, na jakiej zasadzie... Ale jakiej nie możesz budować? Ktoś tak powiedział, że nie możesz relacji znaczy budować. Znaczy relacje, ale jakiego rodzaju relacje? Znaczy... Jakiego rodzaju? Mam na myśli relacje damsko-męskie, że nie można takiej relacji budować, jeśli ta osoba nie jest... Ale ty jesteś kobietą. Ty jesteś kobietą, zgadza się? I teraz, kiedy zaczynasz z mężczyzną, mieć relację, to jest to relacja damsko-męska. No ale właśnie, ale na jakiej zasadzie tutaj miłość jakby ma się... Małgosia, trzeba się modlić, żeby zobaczyć ją. Tego nie można złapać. Jest napisane, nie budź jej, jeśli sama nie zechce. Ty, rozumiesz? No dobrze, tylko jak ona się obudzi, to już trochę niebezpiecznie się zrobi, nie? Dzień dobry. Słyszeliście to? Teraz bardzo ważne jest. Słyszeliście, co ma... To jest bardzo ważne. Super. Bardzo ci dziękuję, że to powiedziałaś. Bardzo ci dziękuję, że to powiedziałaś. Dlaczego ci dziękuję? Dlatego, że to towarzyszy masie wierzących ludzi. Właśnie to, co przed chwilą powiedziałaś. Ja osobiście uważam, że za tym stoją duchy. To jest moja w ogóle diagnoza na ten temat, bo ja wielokrotnie doświadczałem tego i trzeba było jakby ludzi, między innymi, ludzie musieli, znaczy ja, ludzie się musieli też generalnie uwalniać z tego. Rozumiecie? Bo te duchy, tak tylko konkretne pytanie. Kto chciałby zapytać? Tak. Włącz. To jest bardzo paradoksalne. Bo ja z jednej strony miałem przekonanie, że muszę mieć w wielu relacjach, aby poznać miłość, bo właśnie nie wiedziałem, jak smakuje. Więc czego szukam? Muszę być w pewnej relacji, potem w następnej. Czy to jest to, czy to jest coś innego? Aż... Pytania tylko, Fadi. Zadaj pytanie. Z drugiej strony bałem się wejść w relację, bo to jest niebezpieczne. Więc nie mogłem pójść w lewo i wchodzić w relację, żeby się nauczyć, czym jest miłość, a z drugiej strony... Dlatego... To się bierze z góry. Nie słowo, tylko pytania. Tylko pytania mi możecie zadawać. I daj mikrofon. Jeśli już, bo chyba o to chodzi trochę, jeśli już znaleźli to miłość, tak, ale ta jedna osoba jest nienarodzona na nowo, tak, no i planują jakieś małżeństwo, no to... A dlaczego planują małżeństwo? No bo ileś to już dojrzało. Nie, ale kto mówi o małżeństwie? A jedna jest nienawrócona. Ale dlaczego w to małżeństwo wchodzimy teraz? No bo po co ta miłość, jak masz... Znaczy, no, miłość taka, o której nie mów tu do mówimy, mnie tego, stary. Ale nie, nie. Nie mów, miłość, dlaczego miłość? Ale ta miłość, no po to wynika, bo ktoś chce znaleźć żonę, czy... Nie. Pobranie się wynika z miłości. Jest jedną...
jest jedną z opcji zrealizowania jakiegoś wycinka miłości. No ale mówimy tu o takiej miłości, która ma doprowadzić, powiedzmy, że ktoś będzie w związku, tak? Tu o tej miłości. Posłuchaj, tak? Miłość... O znalezieniu miłości. Wysławiaj się wyraźnie. Ja się wysławiam mega wyraźnie. Ja się wysławiam mega wyraźnie. Posłuchajcie. Problem tkwi w tym, że ktoś tego nie zna. Że ktoś nie doświadczył tego w pełni. Albo doświadczył tylko kawałeczkiem. Więc się boi. To jest lękowe. Miłość to jest byt. Ale dlaczego się nie bać? Tylko dokończ tą myśl. Dlaczego się nie bać? Dlaczego to jest złe? Jakbyś to... A dlaczego się bać miłości? Rozwiń ten temat. A czemu się bać spotkać miłość? No bo jak miłość? No właśnie nie możesz zrealizować, no bo ta osoba nie chce poznać Boga i co? Pytanie. Czy to w ogóle jest miłość wtedy? Pytanie, tak? No jakby jak to rozpoznać? Pytanie... No, czy zasadnym jest, tak jak ja to robię, odkąd jestem nowonarodzony, bezinteresownie rozmawiam z ludźmi. Nieważne, czy to kobieta, czy mężczyzna. I wtedy, jak to jest kobieta, to wierzę w to, że samo potem w rozmowie wyjdzie, że coś być może iskrzy. Bo miłość działa samodzielnie. Wiecie o tym? Ona się obudzi i zacznie przejmować w ogóle kontrolę. I zacznie przejmować kontrolę. Dlaczego? Bo miłość to, kto powie? Bóg. Bóg. To Jego wyraz. A więc, jeśli się obudzi, to zaczyna przejmować kontrolę. I wtedy o co chodzi? Masa różnego rodzaju pytań, które zostały tutaj na przykład zadane, one przestają mieć znaczenie. Bo co? Wiesz. Wiesz. Opowiadasz człowiekowi o Jezusie i zgadnij, co się stanie. Chwyci. Proste. Bo miłość powstała, bo została obudzona. Tego rodzaju opcje, że on się nie nawróci, czy on się... Ludzie, posłuchajcie o miłości. Dokładnie, Małgosia, dokładnie tak. Jeśli ty jesteś w Chrystusie i ty w Chrystusie szukasz miłości, to gdy ty ją znajdujesz, gdy następuje ta fuzja miłosna, to ta osoba, która stanęła na twojej drodze, jeśli ona wchodzi w tą miłość, to ona ciebie bierze całą. Czyli z kim w środku? Z Chrystusem. Z Chrystusem cię bierze. I teraz o co chodzi? I teraz, ponieważ ona już kocha, rozumiesz o co chodzi? To wszystkie twoje wartości zaczynają być dla niej jakie? Ważne. Bo miłość co? Nie szuka swego. Więc zanim się nawróci, już nie będzie szukał swego, bo już w to wszedł. Bo już w tego dotknął. Bo już zaczął tego doświadczać. I on wtedy, czy ona, bez żadnego problemu przyjmie Jezusa. Wtedy nie powstają problemy. Kiedy powstają? Kiedy boimy się na samym początku i zaczynamy co? To ja mu powiem o Jezusie, bo inaczej to ja się z nim nie spotkam. Bo co? A dlaczego ty uważasz, że Jezus to jest po to, że ewangelizacja to jest po to, żeby się bronić? Ewangelizacja, ewangelizowanie ludzi nie jest po to, żeby się bronić. Nie wchodzimy w środowisko ludzkie i nie mówimy o Jezusie, żeby w ogóle od razu odrzucić od siebie wszystkie zbędne kawałki. Tak to się robi, wiecie gdzie, nie wiem. Tak jak mi w pudle Bóg powiedział. Wchodzisz do celi, tak? To powiedz, że jesteś, że się spotkałeś z Jezusem. Bo to jest środowisko ekstremalne, bo tu siedzi 5 bandytów i ty się określ, tak? Ale to jest wtedy trudne. I kiedy to robiłem, proszę cię, to zawsze zyskiwałem. Natomiast kiedy szukacie miłości, to szukacie miłości. Wierzycie w to, że spotkacie człowieka na swojej drodze. Kogo? Człowieka. Pytanie. Króciutkie pytanie dopełniające, bo teraz kwestia z dzieckiem. Bo ja jeszcze teraz patrzę pod tym kątem, tak? To znaczy? Robiłem błąd, że
miałem w głowie, już to wykluczyłeś, tak? Już dziękuję za tutaj, bo miałem w głowie, że może będę tak jak tutaj koleżanka próbował, tylko jednocześnie sprawdzając, czy dziecko się zintegruje z tą osobą, ale to już jest za mną. To już jest za mną, ja już teraz rozumiem, że modlę się o miłość, tak? I, amen. Tylko teraz jeszcze rozumiem, że Bóg już sam zrozumie, że ta miłość ma być też dobra dla dziecka, bo dziecko jest przy mnie. A dziecka nie bierzemy pod uwagę. Ale w tym wszystkim dziecko zostało przy mnie. Nie ma znaczenia. Dziecko nie bierze udziału w poszukiwaniach. To ty szukasz, nie dziecko. O dzieciach mówiliśmy wcześniej. Dziecko nie bierze w tym udziału. Dziecko, żadne dziecko nie bierze udziału, tak? W życiu miłosnym ojca czy matki. Czyli... Ono się dostosować ma. Aha. Rozumiesz? Moc Boża jest na dostosowaniu się dziecka. Czyli jakby... po prostu nie obchodzi cię to. To inny wymiar. Dokładnie, to się dostosuje tak, on samo. Się dokładnie, tak jak, to się samo... Tak jak ta kolejność, co wyjaśniliśmy, że ta osoba jak już się zakocha, to tak, się zgodzi to zewangelizować. Są mechanizmy. Znaczy, złe słowo, no to pójść za Jezusem w nowonarodzenie, tak? Z miłości. Tak samo jest z dzieckiem. Tak samo z miłości. Dziecko ma jedno zadanie, dostosować się do tej sytuacji. I rodzic pobożny, chodzący w Duchu Świętym, bez żadnego problemu to robi. Natomiast my chodzimy... Dlaczego mu zabrałaś ten mikrofon? No mikrofon mu zabrałaś? No błagam cię, no jeden jest na tamtą stronę, drugi na tą. No podaj mi ten mikrofon. No co mikrofon? Chodzi o bez przesady, Agata. To jeszcze tylko dodam, bo któryś z naszych liderów, tak nie powiem kto, ale kiedyś mi coś takiego powiedział, bo się o coś pytałam właśnie takiego. Chodzi o osoby niewierzące, no i właśnie on mi tak, zadaj sobie pytanie, czy ty prowadzisz go do siebie, czy do Chrystusa? Skoryguj go, tego lidera. Spotkaj się z tym liderem, powiedz do niego, nie opowiadaj mi głupot. Nie opowiadaj mi głupot, bo ja nie Chrystusa chcę wyswatać. Chrystus już ma swoją oblubienicę, ja szukam swojego oblubieńca. Bo tych filozofii nie wolno mieszać. Rozumiecie? Mikrofon. Ja chciałabym coś powiedzieć, co w sumie wynika z mojego doświadczenia i nie wiem, czy jest może wyjątkiem od tej... A czy zadaj mi pytanie? Powiem tak, ja patrzę na tę sprawę w ten sposób, że jeśli człowiek nie ma Boga w sercu, to nie mam szans oczekiwać na miłość. A dlaczego? Z tego względu, że... Ale wyjaśnij mi dlaczego, podaj mi argument. Że Bóg jest miłością i to, czego jestem w stanie doświadczyć od tej osoby, jeśli w jego sercu nie ma Boga, to nie jest prawdziwa miłość, to jest coś, co wynika z jego egoistycznych potrzeb. Ale dlaczego robisz tak? Nie, ty nie argumentujesz mi tego. Ty mówisz o swoim doświadczeniu lękowym. No właśnie, bo moje doświadczenie świadczy o tym, że to jednak tak ale nie... Ale to jest doświadczenie. Nie zadziałało właśnie ale... w taki sposób. Nie. Ponieważ ja spotkałam człowieka, ten człowiek nie był narodzony na nowo, ja byłam. I? I zaistniała między nami właśnie ta miłość taka... Ale jaka? No właśnie taka nieprawdziwa, powiem. Jest no prawdziwa, tak? Znaczy, właśnie zależy w jakich kategoriach to... Teraz... Nie w kategoriach, miłość jest jedna. Jedna. Nie wolno nam wychodzić poza argumentację Bożą. Miłość jest jedna. Przecież jeśli wierząca osoba narodzona z Bożego Ducha, szuka miłości. Ja się pytam teraz, co ona może znaleźć? Miłość. Nie bierzemy pod uwagę osoby żadnej. Jeszcze raz pytanie. Czy Ojciec z nieba da ci kamień, jak modlisz się o chleb? Da chleb. To jest bardzo ważne. Jeżeli modlimy się o miłość, mówimy, Boże, ja chcę ją znaleźć. Pytanie jest,
Czy znajdziemy ją, czy nie znajdziemy? Znajdziemy. Okej, okay, może w moim przypadku to nie zadziałało, bo ja się nie modliłam o to. Czyli nie chciałaś miłości. Chciałam miłości, ale nie wiedziałam, w jaki sposób właściwie po nią sięgnąć. A chodzi mi teraz właśnie tylko o to, jakby, że ja doświadczyłam spotkania z człowiekiem, który obdarował mnie po ludzku bardzo dużym ładunkiem miłości. Tak? Ja się czułam jak najszczęśliwsza kobieta na świecie przez pewien moment. I ta miłość była w tym wymiarze odwzajemniona. Tak? Ale to jednak musiało się rozwalić ale, z tego względu, mnie... że on... Pomimo tego, że żył według Bożych zasad i się ich trzymał, wierzył w ogóle w Boże zasady, to jednak nie uznawał autora tych zasad i nie chciał uznać. I w związku z tym ten związek się rozpadł. Ale to i my mówimy o spotkaniu miłości. A ja nie wiem, o czym do mnie mówisz teraz. No mówię o tym, że nie ma miłości w człowieku, jeśli w jego sercu nie mieszka Bóg. Wracamy. Ale to... Nie, pytanie, tylko pytanie, zadaj pytanie. Czyli ja rozumiem przez to wszystko, że prawdopodobnie x lat temu, jak się narodził syn, to wtedy prawdopodobnie by ona, jak ja bym wtedy do was trafił, to ona też by przyjęła nowonarodzenie. Bardzo możliwe. A teraz pewnie już jest za późno, bo to już przeminęło. Za późno, nie. To, co tu koleżanka mówi... No ja jestem w szoku, bo ja pomimo tych zdruzgotań wieloletnich myślę pozytywnie w tym nowonarodzeniu. Ty wiesz, bo rozmawialiśmy, a tu mam wrażenie, że połowa osób nie jest nowonarodzonych. Przepraszam za to słowo, ale coś brak, coś trzeba przepracować. Ale trzeba przepracować, to ja jestem pewny. Chodzi o to, że jeżeli wierzysz o to, że spotkasz miłość, to czy spotkasz ją? Tak. No bo masz pewność, na pewno, że... jestem o tym przekonany. Spotkasz po dzisiejszym ją. Spotkaniu czy nie, czy uważasz, że jej nie spotkasz? Spotkam nie, zdecydowanie. Nie ty. No powiedz. No. Jeśli wierzę, że spotkam, to spotkam, tak. Tylko mi chodziło po prostu o tą różnicę. Jakby doszłam do takiego zrozumienia, uważam, że to jest fundamentalne zrozumienie. Że, dlaczego tak uważasz, że jest bez, fundamentalne? Bez Boga w sercu, czyli jeśli człowiek nie jest narodzony na nowo, nie poznał Boga osobiście, czyli on nie wie, czym jest miłość. Ale ja się ciebie pytam od twojej strony, czy ty wierzysz, że jeśli się modlisz w wierze, żeby spotkać miłość, to ją spotkasz? Wierzę w to. Spotkałaś miłość? No nie spotkałam, bo się jeszcze... I to wszystko. To nie... Więc twoje doświadczenie nie ma nic wspólnego z tym tematem, słońce, nic. Coś spotkałaś w życiu, tak jak są substancje... Podobne. Ja rozumiem, tylko ja właśnie mówię o tym jako przykład na to, że jakby nie zgadza mi się to, moje doświadczenie, z tym podejściem, że mogę zacząć relację z człowiekiem, który nie jest nowonarodzonym człowiekiem i doświadczać, czy w ogóle oczekiwać od niego doświadczenia miłości. A dlaczego miłości, od ponieważ... niego, a nie od Boga? Wyjaśnij mi. No właśnie to jest. Modliłaś się do Boga o miłość, tak? Żeby miłość się pojawiła. Do Boga, tak? Do Boga, tak? No, teoretycznie tak. Nie, no mówimy o tym zajściu. Modlimy się w wierze do Boga, aby spotkać miłość. Do kogo się modlimy? Do Boga. Od kogo się spodziewasz, że zjawi się miłość w twoim życiu? Od kogo się spodziewasz? Od Boga, okej. Od Boga. Nie ale, koniec. Kropka. Nie ma dalej zajścia. Bez względu na to, co się tutaj zaczyna zjawiać. Czego koncepcja? Myślę, że tutaj chodzi też o ojcostwo, tak? O to, że czego my się w ogóle od tego ojca spodziewamy i musimy mieć przepracowane to, że on jest w ogóle dobry. Amen. Tak. No przecież tak mówi słowo. Jeśli modlisz się o chleb, nie da ci kamienia. No tak. I teraz nie ma znaczenia,
Posłuchajcie, bo to jest bardzo ważne, bo jeżeli na przykład ty przerzucasz ciężar odpowiedzialności za miłość na takiego człowieka, rozumiesz, o co chodzi? No to ty się pomylisz oczywiście. Przecież daję wam prosty przykład. Ile razy jako ewangeliści, ci z was, którzy jesteście ewangelistami, macie przypadki, że głosicie Chrystusa ludziom, prawda? A ludzie wam mówią o księżach. Ile księża gwałcą, co księża robią. Ty im w ogóle mówisz o Chrystusie, o wierze w Boga, a oni ci mówią, co robią księża. Miłość, kiedy spotykasz na swojej drodze, to spotykasz Boga, spotykasz siłę. Jak sobie wyobrażasz, czy w tej konfiguracji ty i miłość, którą w ogóle spotykasz, może się pojawić człowiek, który będzie przeciwny temu Bogu? Tak jak mu uważasz? To jest możliwe? Czyli jednak dodatkowo nakładasz sobie ciężar, że jakiś ten człowiek musi być, prawda? Nie jesteś w stanie na dzisiaj się oprzeć na tym, że to, że Bóg jest miłością, że w wierze przyjęłaś, że miłość spotykasz, jest rzeczą wystarczającą i że w tym momencie jest rozlana tak wielka siła Boża, że człowiek, który się pojawia w tej konfiguracji, jest stosownym człowiekiem. Nie wierzysz w to? Znaczy nie, bo to jest... Okej, to rozumiem. Przyjmuję to w taki sposób, że warunkiem zaistnienia takiej sytuacji jest właśnie po prostu modlitwa i spotkanie nawet nienawróconej osoby w tym momencie jest odpowiedzią Boga na moją modlitwę i tutaj jest jakby wybór zaistniał, Boży wybór zaistniał i on po prostu wskazuje mi tą osobę, tak? I wtedy okej, wtedy to zupełnie inaczej funkcjonuje i ma szansę racji bytu. Bardzo dużo jest lęków. I komplikujemy przez to. I to jest komplikowane, bo są te lęki. Dlaczego są te lęki? Bo mi się nie udało, bo mi nie wypaliło i tak dalej, bo zostałem zraniony, bo zostałam zraniona, boję się. To wszystko wisi w powietrzu. To wszystko też przysłania bardzo proste prawdy. Jeśli modlę się, żeby spotkać miłość, to spotkam miłość. Oczywiście, że tak. Artur, a to może nam trochę wyjaśni, przynajmniej mi, bo jeszcze ten fragment, bo co tam Paweł mówił, że żeby w to nierówne jarzmo nie wchodzić, żeby, prawda... Ale że kto mówi o wejściu w jarzmo, ale nie, Mirek? Mi chodzi, żebyś nam troszkę wyjaśnił. Ale dobrze, spokojnie. Nie, ja nie mówię o nas, tak, teraz, bo rozmawiamy, tak. Żeby, bo wypadło mi to pytanie. Nie by nie wchodzić w nierówne jarzmo z niewiernymi. Nie, no tak, właśnie. To teraz, czy... To, o czym Paweł mówił tam, że no niech się na przykład żenią, tak, czy tam wychodzą za mąż, to miał na myśli ludzi w ogóle, że bez miłości mają wchodzić w związki, bo później, ale jeśli, no to żeby nie, z niewierzącym się nie... Ale nie posłuchajcie. Więc to, co mówił przecież o tym małżeństwie, wchodźcie w związki małżeńskie, to bez przecież miłości ja poprosiłem was o coś na początku bo bardzo. Bo później skąd wiesz, czy nawróci żonę? Nie szukamy męża czy żony. Ale później się to łączy dalej, tak? No, ktoś szuka. Bo za dużo myślimy o doświadczeniach, a nie o zasadach, nie o prawach. Myślimy o małżeństwie, a nie myślimy o miłości. Miłość jest punktem wyjścia. Małżeństwo to jest opcja. Dokładnie, jakaś opcja. Dokładnie. W ogóle przepraszam was, kochani. Czy wy uważacie, że w ogóle moralność pochodzi od Boga? Nie. Ja przepraszam, uważam, że nie pochodzi. Nie. Wiecie, dlaczego my się, dlaczego tu się ciśnie na to, żeby na przykład mieć męża czy żonę na papierze? Żeby nie być zgorszeniem. W ogóle rozumiecie to? Tylko i wyłącznie dlatego. My jesteśmy pragmatycznym ruchem. Pragmatycznym ruchem. Rozumiecie? W ogóle nie patrzymy w pewnych kategoriach.
pilnujemy tego, żeby nie być zgorszeniem dla ludzi, żeby ludzie nas słuchali. Ale nie równamy rzeczy, które są rzeczami pierwszego rzędu, którymi jest w ogóle miłość, tak? I małżeństwo, które jest opcją. Wybieramy sobie opcję małżeństwa. Ja na przykład wybrałem opcję małżeństwa, bo mi w tym jest w ogóle dobrze, ja tak lubię. Mi w ogóle to pasuje. Ja dwa żyję w tym systemie, w którym żyję i trochę jestem skazany na ten system. Jakbym mieszkał na Karaibach czy gdzieś tam i mógł ganiać z gołym tyłkiem i łowić krewetki, rozumiesz o co chodzi, to ja bym nie potrzebował papieru, że moja żona to jest moja żona. Rozumiecie o co chodzi? I bym z tymi tam, kurczę, sobie dzikusami, rozumiesz, latał, bo oni też by mieli to wszystko w nosie. I jeszcze bym ich tam ponawracał do Jezusa. No bo taka jest prawda o życiu, rozumiecie o co chodzi? Bo to w ogóle oni by byli w innym systemie w ogóle myślowym, w cudzysłowie. Natomiast co? Szukając miłości, na pewno człowiek, który się pojawi, będzie odpowiednim człowiekiem. On przyjmie nas, przyjmie Chrystusa, on przyjmie wszystko. Czemu? Bo miłość co? Nie szuka swego. No to w ogóle, to jest bardzo ważne, żebyśmy to załapali. Dlatego to jest potężna siła. Czemu on nie przyjął Jezusa? Bo szukał swego. Ten facet nie chciał pozbyć się swojej idei i przyjąć twojej idei, przy której ty trwałaś i mówiłaś, że ta idea jest prawdziwa i mu to uargumentowałaś. Jak... Chciałabym jeszcze dopowiedzieć, że właśnie nasza rola w tym układzie jest bardzo istotna, bo ja na tamtą chwilę nie miałam zbudowanych fundamentów. No więc... Więc to by ty się było... też zgodziłaś, przecież wiemy, ty się zgodziłaś na wiele różnych kompromisowych rzeczy. Tak, i dlatego dlatego nasze spotkanie nie, po pierwsze nie było odpowiedzią na moją modlitwę, a po drugie, ja nie miałam zbudowanych fundamentów. No więc dokładnie, więc to w ogóle, to jest coś, co określamy, że ta miłość nie została, ona się nie spotkałaś tej miłości. Spotkałaś coś. Dlaczego ja mówię specjalnie coś? Bo tego czegoś jest masa. Tego czegoś to nawet nie jesteśmy w stanie tutaj wymienić, ile jest tych rzeczy coś. Tych tak zwanych miłosno-podobnych. No właśnie o to mi chodziło. Świat w tym tonie. Świat tonie w tych rzeczach. Wiecie o co chodzi? Tylko to nie jest to. Miłość to jest miłość. Miłość to jest moc, to jest siła, to jest Bóg. Kiedy to się pojawia, to uderza. Ludzie są powaleni. Ich serca ze sobą się zrastają. Jak może się zrosnąć moje serce z czyimś sercem, jeżeli tamto serce nie przyjmuje Chrystusa, który jest w moim sercu? To jest w ogóle niemożliwe, bo wtedy by miłości nie było. Ona by nie zaistniała. Artur, a mogę się zapytać? No bo miłość tak się jakby nie pojawia od razu, no nie? To nie. Jakby coś cały czas budować. Nie, budować. Trzeba ją odkrywać. Nie, że poznajesz kogoś, od razu jest miłość, tak? No właśnie. Czasem bywa, no tutaj mamy przykład. Na przykład też jest przykład, że, no i że chodzi, tak może jakby, być. Jak w tym czasie jakby no... No bo właśnie jest dużo ludzi, którzy nie chcą w ogóle słyszeć o Bogu, tak? Czyli jakby w tym momencie to mamy zupełnie wyłączyć ten temat, czy podejść do tego... Ale ja nie mam pojęcia, ja nie wiem takich rzeczy. Ja powiem ci tak, ja osobiście, gdybym szukał żony dzisiaj, ja bym w ogóle, ja na przykład, ja bym w życiu do niej nie poleciał i jej o Jezusie opowiadał. Ale w ogóle dlaczego ja miałbym to robić? Ja bym sobie normalnie, ja mam, słuchajcie, do tego też musimy, no ten czas nam się zmienił, ale to nie, nic z tym nie zrobimy. Musimy to pociągnąć do końca, bo to jest mega istotne. Chodzi o to, że macie osobowość, tak? I ja się pytam, spotykając się z drugim człowiekiem, co ty robisz? No przecież w ogóle manifestujesz swoją osobowość. Osobowość swoją. Jest ciekawie. Rozmawiasz z człowiekiem. Nie wiem, co robisz. Idziesz do kina, wymieniasz poglądy. Nie wiem, co. Masę rzeczy się robi z drugim człowiekiem.
No ale zawsze gdzieś tam będzie stawało kontra ten temat. Co będzie? No bo będzie ta niezgodność, bo Jezus we wszystkim jakby w każdym temacie on wychodzi. Ale dlaczego wychodzi w każdym temacie? Potrafię rozmawiać z kimś, proszę ciebie, przepraszam, ja rozmawiam godzinami z ludźmi, nie mówiąc im o Jezusie. Przepraszam, ja mam iść do prawnika i teraz załatwiam sprawy biznesowe i co ja będę robił? A ja siedzę z nimi po parę godzin i rozmawiam. No przecież jaki jest temat? My nie mamy tematu i przecież ja nie idę prawnika nawrócić. Przepraszam, dziewczyny, być może dziewczyny się wam narażę, ale tu jest coach od Boga. A w kółko słyszę, ale... Ale to jest normalne, bo to jest przy rozmowie. To jest normalna natomiast rzecz. Natomiast pytanie, czyli mówię, to jest tak jak z nowonarodzeniem, czy z przyjęciem uzdrowienia, że być może za płytka wiara, tak? To znaczy, ale ja nie wiem. Nie odpowiadamy sobie... Jak się modli o miłość, to się modli o miłość. Nie odpowiadamy sobie na setki zbędnych pytań. To nie są praktyczne pytania. To są pytania, które mają spowodować teoretyczne zniknięcie wszystkich lęków. Niestety życie jest tak skonstruowane, że wchodzimy w nie ryzykując. We wszystko się wchodzi ryzykując. W każdą dziedzinę życia wchodzimy. I teraz tak, jeżeli zostałeś poraniony w różnych dziedzinach swojego życia, pocięty wewnętrznie, to ty się boisz, że to ci się pootwiera teraz. I na przykład zostałeś zawiedziony, zostałeś pokrzywdzony, to teraz ty zrobisz różne rzeczy, a na przykład obwarujesz się wieloma różnymi pytaniami, rozumiesz? A wielokrotnie tych pytań może nie być końca. W jakim celu? Żeby nie pójść, a może pójść. Nie, mają, bardzo różne rzeczy mają w sobie. A mogę jeszcze takie jeszcze, co mnie akurat interesuje. Oczywiście. No bo z drugiej strony też nie o to chodzi, żeby teraz właśnie zupełnie udawać, że nie ma Jezusa, no żeby kogoś nie uranić. Dlaczego bo to też się nie jest wtedy sobą, no nie? No więc trzeba mówić... No... Ale dlaczego? Nie no rozumiem. To jest po prostu... To bardzo jest ważne, żeby nasze chrześcijaństwo to nie była nasza ochrona. Bo my się nie możemy chronić chrześcijaństwem. My się nie możemy chronić Chrystusem, różnymi rzeczami. Nie możemy tego zrobić. My jesteśmy ludźmi, którzy są ludźmi bożymi i my wchodzimy w środowisko ludzi na przykład niebożych, tak? I my jesteśmy dla tych ludzi jednolitą bryłą. I teraz jako jednolita bryła tam się znajdujemy, ale teraz w jakich okolicznościach, co my przekazujemy, to jest temat rzeka. Kiedy pojawia się miłość... Proszę, chodzi ci o to, że nie nawracamy. W ogóle kiedy ty nawracasz, to nawracasz. Gramy długą piłką. Bo inaczej, proszę ciebie, to się zestarzejesz, proszę ciebie. Zmarniejesz. Dokładnie. No. Rozumiesz? I będziesz siedział proszę ciebie sam czy sama ze swoją Biblią, rozumiesz? I tłumaczył sobie, że jesteś super. Rozumiesz, o co chodzi? Przywdziejesz sweter do kolan. Rozumiesz, o co chodzi? I będziesz chodził w środku zgorzkniały i pełen bólu. Wiesz, o co chodzi? A najlepsze jest jeszcze to, że my jako ludzie pełni Ewangelii to jeszcze sobie to wytłumaczysz. A jeszcze lepiej, wytłumaczysz to innym, że ty masz rację. Wiesz, o co chodzi? Pytanie, czy to, że ja z kolei odwrotnie spotykam samych ludzi, którzy chcą rozmawiać, faktycznie niektórzy mają obiekcje, ale i tak chcą rozmawiać o naszych sprawach chrześcijaństwa, to może wynika z tego, że ja podchodzę do tego bezinteresownie. Nie, tak? Ty nie zostałeś przez religię zjedzony jeszcze. Jak się nie dasz zjeść religii... Jeżeli przez tyle lat, jakbym teraz opowiedział, co ostatnio ta kobieta zrobiła, bo najpierw pomogła... Nie rozmawiamy o kobiecie. Najpierw przyjęła uzdrowienie. Ja to rozumiem, nie rozmawiamy o tym. Nic, tylko się fokusujemy. Fokusujemy się na bardzo konkretnych rzeczach. To jest też ważne, żebyśmy umieli na konkretnej rzeczy się skupić.
interesuje nas fakt modlitwy wiary, aby w naszym życiu spotkać miłość, wszystkie inne rzeczy są rzeczami pobocznymi. Nigdy nie mogą zająć pierwszego miejsca. A reszta zaczyna się pokazywać, krok po kroku, wyłaniać, wyłaniać. Ona nie, ona, ja, tak jak mówi słowo, proszę was, szanujcie to słowo, ona śpi. Ona śpi. Wszystko natomiast jest pod nią podłączone. Nieraz mówiłem, prawda jest punktem wyjścia całego wszechświata. Miłość z niej wyrasta. I miłość jest przestrzenią komunikacji z drugim człowiekiem. Czy wy wiecie, że nie ma innej formy komunikacji z drugim człowiekiem, tylko miłość? W ogóle nie ma takiej opcji. Jeżeli spróbujesz poza miłością, nazwijmy to, nie? Docierać do ludzi z prawdą, tak? To ty się sfrustrujesz i zarżniesz, rozumiesz? Będziesz trwał w lękach, w których w ogóle siedzisz, a bardzo mała ilość ludzi będzie chciała w ogóle mieć z tobą jakikolwiek kontakt. Pozamykają się. Tak, dlatego bardzo wielu ludzi bożych, oni nie mają męża czy żony i długo w ogóle są w takim miejscu, bo oni się zamknęli. Oni się boją. I to też musi być dla nas... Bo nikt tego nie wyjaśnił tak jak ty wcześniej. Co? Nikt tego tak wcześniej nie wyjaśnił, bo jednak się mówi, nie wchodźcie w to jarzmo, nie, i od razu się... No bo od razu o jarzmie myślimy. Od razu się myśli o jarzmie. Od razu myślimy o jarzmie. A jarzmo jest skutkiem czegoś. Jeżeli spotkałem miłość, tak, to dopiero potem pojawia się w ogóle temat jarzma. Dlaczego Paweł to pisze? Bo to też jest bardzo ważne, jak my czytamy Nowy Testament. Przecież co w ogóle Paweł robi w Nowym Testamencie? Paweł w Nowym Testamencie rozwiązuje różne problemy ludzi. Widzimy, co oni tam w ogóle robili. No jeżeli tam jeden bzykał swoją w ogóle tą macochę, no to sobie możemy, i to był luzik guzik, rozumiesz, o co chodzi, no nie? I wszyscy razem chodzili do kościoła, no to on tam to pisze o tym, ale to co to dla nich było wchodzenie w obcy jarzmo? Pamiętamy, gdzie jest Korynt, tak? Korynt siedzi, kurczę, w centrum w ogóle czczenia w ogóle Zeusa, tak? To jest główny w ogóle najpotężniejszy ołtarz Zeusa, oni tam w ogóle siedzą, tam jest potężna kultura zresztą w tamtym czasie, tak? I w tym momencie Paweł pisze, dlaczego? Bo oni bezceremonialnie, ci ludzie, prawda? Oni sobie po prostu, dziewczyny wiemy jakie tam były, tam był jeden wielki burdel w ogóle w tym Koryncie, więc te dziewczyny też były za trudne, to one nie były, że tak powiem, no nie? Ci jak zaczęli w ogóle się nawracać, zaczęli stawać na nogi, zaczęli stawać się ludźmi rzetelnymi, konkretnymi, zaczęli pracować, przestali być utracjuszami, no to w ogóle fajna partia. Rozumiesz? No i oni brali sobie te dziewuchy, tak? No to Paweł pisze do nich, nie wchodźcie w obce jazmo z niewiem, czemu on koryguje, tak? Tamtejszy stan w ogóle kościoła. I oczywiście normalną jest rzeczą, że nie bierzemy sobie człowieka ze świata i się z nim nie hajtamy. Przecież ja dopóki taka kobieta by nie przyszła do Jezusa, to bym się z nią nie ohajtał. Nigdy w życiu bym tego nie robił. Ale to nie oznacza, że ja ją wykreślam, prawda? Bo tak nie jest. Bo jeżeli ja szukam miłości i ona mi tam stanęła na drodze i ja się kręcę wokół tej miłości i ona, ta kobieta mi nie ucieka z tej miłości, ona mi się nie zrywa stamtąd, ja jako człowiek chodzący z Bogiem autorytatywnie ogarniam to wszystko, bo tak ma robić człowiek chodzący z Bogiem. Nie ma się poddawać, tylko ogarniać. To są wszystko rzeczy fundamentalne, doktrynalne. Patrzę, ona mi się nie zrywa z tego układu. Rozumiesz? I ona się zaczyna do mnie kleić, rozumiesz? To do czego też zaczyna się kleić? Do moich idei. Amen. Ona musi się kleić do idei. Jako, rozumiecie, dlaczego? Bo ja jestem jednolity. Ja i Chrystus jedno jesteśmy. I tam nie ma czegoś takiego, że ona, ja jej będę mówił o Jezusie, a ona zwinie pinkiel i wychodzi. Nie, no to miłości nie spotkałeś, Cerojski.
Rozumiesz? Bo jakbyś spotkał miłość, to ona by siedziała i ona by nie wyszła. I ona powiedziała, ty, to ja też tak chcę. To dobrze, bo czym by była zafascynowana? No czym? No mną. Kim będzie człowiek zafascynowany, kiedy spotyka miłość? Tobą, a ty nim. Ale że ty jesteś w Chrystusie, to ty chodzisz we władzy Chrystusa. Ty musisz to zobaczyć, jak to w ogóle wygląda. I taka osoba przylgnie, pytanie. Pytanie i jednocześnie potwierdzenie tego, co powiedziałeś. Pytanie. Czyli rozumiem przez to, że właśnie najpierw to był rzymski katolicyzm, nie dała się nawrócić, potem to były jakieś sprawy takie ziemi. Ale ja nie wiem też tego. Że Bóg to jest nie ojcem. Nie wiem, ale pytanie mi zadaj. I wreszcie teraz tu, pomimo że przyjęła uzdrowienie, to mówiłem ci, za chwilę zaczęła się wyśmiewać z tego. Ale to jest twoje doświadczenie, nie mówimy już o tym, znamy już twoje doświadczenie. To potwierdza to, co powiedziałeś, że jak ktoś nie chce, to nie tylko do nas. Dokładnie. Ale ja wiesz, modlisz się w wierze zgodnie z Bożymi standardami w temacie partnera. Ty wierzysz w to, że tą miłość spotkasz. I wy musicie jakby w tym bardzo mocno się ugruntować. Bo inaczej to będzie cholernie trudne, że jest się w ogóle singlem i się jest zablokowanym człowiekiem i się stoi w miejscu. Bardzo ważną rzeczą w szukaniu jest odwaga. Jak się poruszasz wśród ludzi? Odważnie. Nieustępliwy musisz być, bo jeśli wierzysz, że spotkasz miłość, to jesteś nieustępliwy. Przesz do przodu. Rozumiesz? Ja mam w życiu tak, że jeśli wierzę o coś, to ja idę do końca za moją wiarą. Wysokie poczucie własnej wartości, następna rzecz. Bardzo wysokie poczucie własnej wartości. Teraz zobaczcie, człowiek, który nie ma takiego poczucia, to on będzie poddawał się notorycznie. Skąd tyle wpadek jest, że właśnie ludzie wchodzą poza miłością realną w różne komunikacje z ludźmi ze świata, wiążą się z nimi, cierpią później, rozwodzą się, cholera wie, co oni tam w ogóle wyrabiają. Dlaczego? Niskie poczucie własnej wartości. O, jest ktoś, kto mnie chce. Zapomniałeś, że Bóg cię chciał? Może zacznij od tego faktu. Bóg mnie chciał. I zacznij i zbuduj wokół tego środowisko poczucia bezpieczeństwa, wysokiego poczucia własnej wartości. Jak Bóg mnie chciał, to znaczy, że jest w ogóle rewelacja. Bóg mnie chciał. No tak, ale to jest punkt wyjścia. To jest to, co Derek Prince uczył. On w ogóle powiedział, to jest punkt wyjścia do wyskoczenia z tego kurcze pociągu odrzucenia i niskiego poczucia własnej wartości. To takie banalne dla wielu ludzi jest. Ale dla mnie to był początek. Otwartość na drugiego człowieka. Nie sklasyfikowanie go, nie zramowanie go. Nie powiedzenie w ogóle, no on taki ma być. Właśnie spotykam człowieka, idę ogłosić mu Jezusa. Bardzo dobrze, głoś każdemu. Jesteś ewangelistą, głoś każdemu Jezusa. Rozumiesz? Tylko w ogóle nie rób tego zaporowo. Jak on nie przyjmie, to on jest niebezpieczny. Ludzie, ile ja znam wierzących ludzi niebezpiecznych, to się w pale nie mieści. Ja w ogóle przez te ostatnie lata to znam więcej ludzi wierzących niebezpiecznych niż niewierzących. Więcej ludzie wierzący mnie chcieli i chcą podawać do sądów. Niewierzący mnie do sądu nigdy nie chcieli podać. Wierzący mnie chciał notorycznie podawać do sądu. Człowieku, rozumiesz? Nie hejtują mnie niewierzący, no bo czasem się zdarzy jakiś taki jeszcze odpał. No tak to wierzący wszystko. Najbardziej zaburzonych ludzi, jakich spotkałem w życiu, to spotkałem w Kościele Jezusa Chrystusa.
Nigdy nie spotkałem, w szpitalu psychiatrycznym tylu nie spotkałem zaburzonych ludzi, słowo honoru. Tam przynajmniej, kurczę, rozumiesz, to byli, rozumiesz, jacyś, no konkretnie, wiesz, wariat to wariat, rozumiesz, o co chodzi, ale przynajmniej mieliśmy jasną komunikację. Jakże jasną komunikację, z takim, gadam sobie, schizofrenikiem, człowieku, w szpitalu siedziałem, że przed nawróceniem, rozumiesz, tam, i on usiadł przy mnie, pocałował mnie w rękę i mówi do mnie, ja to cię szanuję. Ja mówię, za co? A on mówi, bo ty umiesz rozróżnić między gównem a masłem, a ja nie. Ja mówię, no mówię, trudno. Rozumiesz, ale przynajmniej mieliśmy jasną komunikację. Wiedzieliśmy, o co nam chodzi, co nam się podoba, co nie. Rozumiesz, o co chodzi? A z wierzącym czasami rozmawiasz, to jakbyś, kurczę, rozumiesz, kopał, rozumiesz, dziurę w betonie. Rozumiesz, mówisz. On stoi się, patrzy. Ja mówię, rozumiesz, co do ciebie powiedziałem? Tak, rozumiem, halleluja. Patrzcie, to samo robi z powrotem. No. Tak jak taki, widziałem taki, kurczę, teraz mem taki, człowieku wziął, owca wpadła, nie wiem, może was ktoś to widział. Owca wpadła w kanał i ten pasterz włazi w ten kanał taki, włazi w ten kanał, w ten rów, wyciąga to owce, targa ją, ona mokra, brudna, wytargał ją, postawił, słuchajcie, na tej łące, a ta przebiegła i wpadła z powrotem. Ja mówię, do widzenia. Wskoczyła tam, wskoczyła w ten kanał. Ja mówię, no koniec. Rozumiesz, o co chodzi? Tak usiadłem, mówię, Boże, no to jest... Rozumiem, o co tu chodzi. No, no bo wiecie, otwartość nasza jest mega istotna. Tak? Poczucie własnej wartości, otwartość i co? Elastyczność, bo ludzie są ludźmi. Ludzie są ludźmi. I my idziemy po kogo? Po człowieka. Po człowieka. I nie boimy się tego. Ty w Chrystusie jesteś. Czego ty się masz bać? To nie jest tak, że kurczę spotykasz go i się z nim masz uchajtać, bo kto ci to każe robić? Kto ci każe w jarzmo jakieś z nim włazić? Pochodź koło tej miłości, powąchaj tą miłość, zobacz, o co tu chodzi, ty, czy to rzeczywiście jest, czy to nie jest rzeczywiście. Oceń to, przecież masz mądrość Bożą, która jest w tobie. Dotknij tego zjawiska, ale nie bój się dotknąć, no nie bój się dotknąć tego palcem, nie bój się, bo on jest niewierzący, nie gryzie. To nie gryzie, nie ugryzie. Ale wiecie, czego ludzie się boją? A ja się boję, że ja się zaangażuję. I wszystko. A mówię, boisz się, że się zaangażujesz? Jeszcze raz, boisz się, że się zaangażujesz? Przecież podobno jesteś władcą. Władasz swoimi myślami, władasz swoimi emocjami, władasz. Czy nie władasz? Czy nie władasz? Władasz czy nie władasz? To jest bardzo ważne. Bo jak władasz, to czemu ty się boisz? Jak to zaangażuję się? Jak to wpadnę jak śliwka w kompot? Jak to zakocham się w jakimś szumowinie i on mnie pociągnie na dno? No bo... Czyli sobie osoba nie ufa. No ale absolutnie. Dlatego tu się kłania, że wysokie poczucie własnej wartości. Tu się kłania samoświadomość jakaś. Rozumiecie, o co chodzi? Tu się kłania też kontrola nad swoją duszą. A wiecie, to są wszystko składowe, bo w innym wypadku, no to właśnie powstają hybrydy. Ile takich w ogóle hybryd już powstało? No dobra, to jest gogle, a tu jest co to znaczy hybryda? Tak? Połączenie dwóch przeciwstawnych sobie rzeczy, które ze sobą nie mogą normalnie funkcjonować. A na siłę próbuje się je połączyć. I ostatnia rzecz. W komunikacji również odwaga jest bardzo ważna. Czyli musimy odważnie komunikować do ludzi. Odważnie komunikować. Ja w ogóle, słuchajcie, ja robię sobie eksperymenty takie różne, nie? Każdy człowiek, jeszcze nie miałem takiego przypadku, żeby ten eksperyment nie wychodził pozytywnie. Gdziekolwiek jestem, to zaczepią się ludzi, nie? Takimi prostymi rzeczami. Każdy daje się zaczepić. Amen. To jest proste. Jak w ogóle jesteś w stanie zaczepić tych ludzi, to nie jest w ogóle żaden problem zaczepienie człowieka, nie? I teraz
co zrobiłeś? Zaczepiłeś tego człowieka? No oczywiście, jeżeli masz cel ewangelizowania, to go ewangelizuj. To nie jest w ogóle, to nie jest problem, tak? Żeby go, to jest taki cel zaczepienia, tak? Ale są inne cele zaczepienia. Na przykład porozmawiać z człowiekiem o czymś innym. Rozumiesz? A weź się w tym przećwicz. A weź się przećwicz, że zaczepisz jakiegoś człowieka w jakimś miejscu i ty z nim o czymś innym porozmawiasz. Zobacz też, czy nie będziesz miał zgrzytów w środku. Zobacz, czy całe człowieczeństwo w tobie nie umarło przypadkiem. Czy już nie jesteś tym duchem, który przez ściany przychodzi, jak Jezus? Bo to nie czas jeszcze. To jeszcze nie jest czas. Dlatego często ludzie, w ogóle wierzący, mają problem z robieniem biznesów. W ogóle, rozumiesz, jak rozmawiam kiedyś z człowiekiem, w ogóle mówię, bo on mówi, wiesz, no bo tutaj mu głosiłem Jezusa, mówię, człowieku, ostatnią rzeczą, którą w tym trzeba było zrobić, to mu Jezusa głosić. No tam miałeś iść pieniądze zarobić. Ale mu Jezusa głosiłem, ale po co? Mówię, no Jezusa mu głosiłeś. No, Jezus cię wysłał tam, Jezus ci pomógł ten układ złapać. Rozumiesz, o co chodzi? Po co? Ty uważasz, że po to, żebyś ty poszedł i jemu tego Jezusa ogłosił, tak? Ty mu tego Jezusa możesz zawsze ogłosić. W ogóle zrób z nim biznes, zrób z nim deal. Ogłoś mu Jezusa później. Rozumiesz, o co chodzi? Powiedz, zrobisz deal, powiedz, siadaj. Mam do ciebie jeszcze jedną sprawę. Zarobiliśmy kasę, ja mam dla ciebie tutaj jeszcze jedną wejściówkę do nieba. Interesuje cię? Ale bądź mądrym człowiekiem. Mądrym, nielękowym. Masa ludzi zrobiła sobie w ogóle z Ewangelii tarczę ochronną dla życia. Żeby usprawiedliwić na przykład niepowodzenie. Dalej w komunikacji niereligijność właśnie, niereligijni jesteśmy. Ludzie myślą, że niereligijny to znaczy, że powie niereligijnie o Jezusie i to jest mistrzostwo świata właśnie. To jest w ogóle człowieku charyzmatyczne myślenie. Ja niereligijnie powiem o Jezusie. No to powiedz o Jezusie niereligijnie, tylko potem nie przychodź i nie gadaj, że ci biznes nie wyszedł albo nie znalazłeś męża czy żony. Nie ględź. Rozumiesz, o co chodzi? Weź się, kurczę, w garść. A to nie jest tylko tak, dopytam szybciutko, to gdyby to gdyby potencjalnie ta osoba była tą odpowiedzią od Boga, to nie jest tak, że po prostu nie dałoby się tej osoby tak zniechęcić, o tym, że się powie Ewangelia, no raczej chyba... Ale co to znaczy nie powinniśmy się też bać chyba głosić, no nie? Co zrobić? Nie powinniśmy się bać głosić. Dlaczego mamy się bać głosić, nie rozumiem. No ja w tym kościele Małgonia to nie ma kogoś, kto się boi głosić. Ale w sensie teraz jakby po tym wykładzie moglibyśmy stwierdzić, no to teraz, żeby nie głosić właśnie. Ale dlaczego? Rozmawiać o innych tematach. No bo jak jest inny temat, to inny temat. Ja nienawidzę spotykać się z różnymi wierzącymi ludźmi i oni siedzą ze mną i gadają ze mną, proszę ciebie, o Bogu. Ja mam czasy po kokardkę tego. Jeśli taki jest cel. Cel. No, cel jest znalezienie miłości, tak? Tak. Jeśli, ale czy to przeszkodzi ogłoszenie Ewangelii przy tym? Jakikolwiek. Jakby, jeśli nie jest to tylko jedyne, co się robi, no ale też dobrze jest ogłosić. Ale jest jaki... Każdemu ogłosisz od razu, jak go spotkasz? Jeżeli jest jakiś cel nie wiem, czy od w razu, życiu... Nie masz cel jakiś w życiu? Cel. Tańczysz. Mhm. Lubisz tańczyć? Co ty tam robisz na tych tańcach? No tańcach się głównie o tańcach rozmawia. O tańcach się, brawo. Ale ludzie potrafią naprawdę godzinami o tańcach tylko rozmawiać, o niczym innym. Ale chodzisz na te tańce? Nie zniechęciło cię? Ty lubisz, w ogóle lubisz, Małgosia, tańczyć? Lubisz tańczyć? Bardzo dobrze, masz pasję, lubisz tańczyć, halleluja. Rozumiesz, o co chodzi? Nie popsuj tego. Wiesz, o co chodzi? Jakoś... W ogóle tańcz, w ogóle pięknie. Ja się mega cieszę, jak ja tam widziałem zajawki z tobą. Mówię, wow. No ja wiem, że fajnie. No super, to jest w ogóle, to jest rewelacja, bo tańczysz. Ludzie rozmawiają o tańcu, bo takie mają co? Zainteresowanie. Taki mają cel. Przyszli tam po co? Po co oni tam przyszli? Potańczyć. Chcesz tam z tymi ludźmi mieć relacje? Oczywiście chcesz im głosić? Super, fajnie. Wejdziesz... Na przykład mówią, że coś ich boli, no to mam nie mówić? To pewnie, no możesz robić co chcesz. Chodzi o to, o co ci chodzi, o, żebyś mnie dobrze zrozumiała. O co ci tam chodzi na tych tańcach? O taniec? Też. To tańcz. Też? Czy przede wszystkim?
No przede wszystkim. No to właśnie. I to jest normalne, co teraz powiedziałaś. To jest normalne, co powiedziałaś. Idę na tańce potańczyć. Idę głosić, aby co? Głosić. Rozumiecie? To są bardzo ważne rzeczy. Jeśli jestem prowadzona przez Boga, żeby głosić tam, gdzie tańczyć, jasne, głoś tam, gdzie tańczysz. Ale gwarantuję ci, rozumiesz, że będzie bardzo dobrze. Bo będziesz tam prowadzona przez Boga. Najprawdopodobniej natomiast jest to miejsce, tak, w którym Małgosia została poprowadzona przez Boga, żeby co? Zrelaksować się, odreagować. Rozumiecie, o co chodzi? Bez napinki. Bez napinki. Bez napinki. Do kina idziemy. Chodzi ktoś do kina z was? Chodzicie do kina, brawo. Głosisz też w kinie podczas tego? Podczas serial. Nie? Czemu? Zaraz po reklamach. Trzeba wszędzie głosić. W kinie też trzeba głosić. Podczas serialu. Rozumiecie? Bo teraz musimy być... Ale nie odpowiedziałeś na moje pytanie. Chodzi mi o to, że Ewangelia nie powinna jakby zniechęcić osoby, gdyby to była potencjalna odpowiedź od Boga, to wtedy Ewangelia nie może zniechęcić. Są czasy i pory. Człowiek, tak? Miłość to jest punkt styczności człowieka z człowiekiem tutaj. I teraz, kiedy ten człowiek wyjeżdża z czymś, tak? Na przykład wyobrażasz sobie, że na jakimś spotkaniu z człowiekiem człowiek wyjeżdża ci z jakąś ideą swoją, nie? Na przykład spotykasz się z człowiekiem, a on do ciebie mówi, słuchaj, ja zbieram grzyby. 5 razy w tygodniu. Kręci mnie to. Patrzy ci w oczy, ma błysk i zaczyna ci w ogóle opowiadać, słuchaj, jaka jest różnica między podgrzybkiem a borowikiem, to nawet nie wiesz. Jest w tym pasja. Jest w tym ogień. Jak ty byś zareagowała na takiego faceta na dzień dobry? Tak samo on zareaguje na Ewangelię, którą będziesz głosił. Tak samo. Dlaczego? Bo w innym niż o grzybach, to może bym się zainteresował. Akurat grzyby to mnie nie interesuje. Ja dałem delikatny przykład, bo jakie mają zainteresowania ludzie, to tylko Bóg wie. Chodzi o co? Chodzi o to, że my musimy być ludźmi, którzy są praktyczni. Jeśli jemy, to jemy. Jeśli pijemy, to pijemy. Jak śpimy, to śpimy. Jak szukamy miłości, to szukamy. Jak głosimy Ewangelię, to głosimy. Jesteśmy ludźmi kompletnymi, mądrymi, zrównoważonymi. Uczymy się tego, jak nie zaprzeczać samym sobie, nie wiązać sobie rąk. Jeśli się modlimy do Boga, Boże, chcę spotkać miłość, to Święty Duch będzie cię prowadził takimi drogami, żebyś spotkał czy spotkała miłość. Jeśli się będziesz modlić, Boże, ja dzisiaj chcę spotykać ludzi, którym będę mogła głosić Ewangelię, to Bóg cię poprowadzi do tych ludzi. Będziesz im głosić Ewangelię. Boże, ja chcę dzisiaj uzdrawiać chorych. Będziesz zaraz, głowa mnie boli, coś mnie boli. Wiesz, o co chodzi? Bardzo. Dlaczego? Bo jesteś człowiekiem ukierunkowanym. Ale nie wolno ratować, bo on nie jest zbawiony. Kurczę, wow, no wiem, że nie jest zbawiony. Ale jeżeli mnie miłość przyprowadziła w to miejsce, ja patrzę na to. Jestem człowiekiem zrównoważonym, nie lecę. Wpadłem w nią, wiesz, nie o co mamy chodzi? Presji takiej. No, nie, no ta. Na wynik od razu. Więc widać tutaj tą niereligijność. I co? W komunikacji trzeba być atrakcyjnym człowiekiem, nie monotematycznym. Nie będącym tylko nieograniczonym do czegoś, tylko atrakcyjnym, ciekawym. Ludzie szukają ciekawych ludzi. Ciekawych ludzi. Rozumiecie, o co chodzi? A nie ludzi, którzy są w ogóle monotematyczni, którzy są w ogóle, nie wiem, jacyś krótcy emocjonalnie i tak dalej, i tak dalej. Często Słowo Boże mówi, że wszystko to, co pierwsze, jest cielesne. To, co pierwsze jest cielesne, mówi list do Koryntian. To się w ciele zaczyna. W ciele się zaczyna. Wielokrotnie związki różnego rodzaju, one na początku mają komunikację ciała, czyli komunikację, gdzie nie wchodzą w grę duchowe sprawy.
Tam w ogóle nie ma tych rzeczy, bo się coś zaczyna. Później, kiedy zaczyna coś się rozwijać, tak? Następuje pewna nić zaufania. Będziesz na pewno głosić człowiekowi, bo będziesz chciał go czy chciała go przyprowadzić do Jezusa. To jest oczywiste. Tak? Ale nie bój się być człowiekiem atrakcyjnej komunikacji i nie broń się Jezusem. Pytanie? Tak. Właśnie miałem spytać o tą cielesność, tak? Bo modlimy się o miłość właśnie i pojawiło mi się w głowie, że przecież ja wcześniej to szedłem przez wiadomo co, że najpierw było... Pytanie. Ja nie wiem przez co. No, seks, tak? Że pojawiał się seks. Absolutnie. Czyli... Cielesność jest przeciwną duchowości. To jest struktura przeciwna. No to właśnie chciałem dopytać, czy dobrze rozumiem to, co powiedziałeś, że modlimy się o miłość i w tej chwili już nie ma takich pokus, jak były kiedyś. Są pokusy przez cały czas. Nie ma to nic z tym wspólnego. No ale tak rozumieć to, co powiedziałeś przed chwilą, że znowu może się pojawić zaiskrzenie tak szybko, od razu, pstryk. Ale ja nie wiem, co się może pojawić, to nie jest do mnie pytanie. No chodzi mi o szybkie, no seks, tak? Że ale się, co ma z tym seks no, wspólnego? No są sytuacje w życiu, że się spotyka osobę i na pierwszym spotkaniu... Ja mówię o miłości. Spotykamy miłość. No tak. Miłość. No tak. Bo w moim rozumieniu to był błąd, że na pierwszym spotkaniu już był seks na przykład. Ale spotkałeś miłość? No w wyniku tego była miłość, no bo jest wspaniałe dziecko. Tylko, nie, że, dziecko nie tylko, jest dowodem na miłość. Wniosek nie, no, z tego, no właśnie. No jaka miłość, jak masz teraz rozpad. Teraz już nie ma tej miłości, czyli to nie była nie było. Prawdziwa miłość. No nie, właśnie. No nie było jej. No tak, no, no właśnie tak to rozumiem. Jej nie chciałem było, się upewnić, więc ona się no nie pojawiła w ogóle nigdy. Natomiast drugie pytanie, czy to, co tam koleżanka na tym tańcu mówiła, to ja rozumiem, bo ja mam takie sytuacje, że samo w rozmowie wychodzi, czy zahaczyć o ten wątek, tak jakby z góry przychodziła podpowiedź, że tą osobę zahacz. I sam jestem zdziwiony, jakie osoby takie, które by się wydawało, że pytanie. Nie będą chciały rozmawiać, to rozmawiają. No, okay. Nie, no czy to rozumowanie jest jakby w temacie, że, no bo tam koleżanka miała problem z tym, z kim rozmawiać, tak? Ja się do tego odniosłem. Mhm. Okej, okay, no dziękuję za to pierwsze przynajmniej. I są dwie rzeczy. O, bo to wiecie, czemu my tu tyle siedzimy? Dlatego, że jest taka potrzeba. Bo jest taka potrzeba, bo się rzeczywiście takich rzeczy nie przeżywa. Proszę. Włącza Gatka. W tym kościele jestem święcie przekonana, w ogóle w naszej społeczności. No. Zaobserwowałam to w 100%. Jestem też tego przykładem doskonałym, że szukając męża, właśnie też zdaję sobie sprawę, że od dupy strony zaczęliśmy szukać męża zamiast miłości. I tutaj tkwi ten błąd większości singielek. Ja byłam zafiksowana do tej pory na poszukiwaniu męża. Okay. Oczywiście kiedyś mi wytłumaczyłeś na tam spotkaniu, że zapytałeś mnie, o co prosisz? Ja mówię, no o takiego męża, takiego, jaki on ma być. A ty mi powiedziałeś, a nie przyszło ci do głowy, żeby prosić o miłość, o spotkanie miłości. I ja zazębiłam. Ja cały czas modlę się o to spotkanie miłości. Ale w momencie, kiedy spotykam człowieka i z nim komunikuję i przypadamy sobie do gustu, jeszcze nie ma tej miłości, ale jest... pociąg, tak? Idzie to w dwie strony, jest to wyczuwalne. I gdzieś tam subtelnie zahaczam o temat Boga. On mówi, no niekoniecznie, wręcz reaguje na to odpychająco. To ja mówię, basta, spadaj, spierdalaj. Po prostu. I robi to z większość z nas. Ale to my chcemy... Ale Agatka... Większość z nas to robi. I teraz tak, ja, kobieta, no tak mi się wydaje, że to tak działa, że my szukając męża... Oczywiście szukamy tej poprzez miłość, chcemy tej miłości, ale jeżeli on na przykład mówi wyraźnie... Ale zaraz, chwileczkę, z tym Bogiem, to my skrzydełka w dół i uciekamy.
szukamy, no bo... No ale szukasz miłości. No ale my kobieta jest tą strukturą, że szukając miłości, chce później, aby to był jej mąż. Ale dlaczego kobieta jest taką, a mężczyzna jest... Bo inny? Jestem kobietą i wiem, czego chcę. A ja jestem mężczyzną i twierdzę, że to jest to samo, więc nie kobieta, okay. Tylko człowiek. No dobra, pomyliłam się. Człowiek, no. Wierzący idzie tym torem myślenia. Czyli po prostu modlimy się do Boga o spotkanie miłości i ewentualnie z tego zakwitnie małżeństwo. Ale, tak, ale my nie wiemy. Wracamy. Teraz można zrozumieć, dlaczego ludzie horoskopy czytają. O co chodzi? My się modlimy, trwamy w wierze, słuchajcie, o spotkanie miłości. I tam nie ma nic więcej. Nie wiem, czy wy to rozumiecie. Tak jak... Reszta to są jakieś naleciałości różne. U jednych takie, u innych inne. Jest napisane tak. Myśmy uwierzyli w miłość. W ogóle wierzysz w nią? Bo to jest bardzo ważne. Myśmy uwierzyli w miłość. W miłość, jak zaczynasz wierzyć, to wierzysz w Boga w akcji. W Boga, który bardzo głęboko zaczyna pracować, bo On pracuje zgodnie ze swoją naturą. Tak jak przyjmujemy uzdrowienie. Ktoś ma raka, przyjmuje uzdrowienie. Czy ty mówisz Bogu dodatkowe rzeczy, jak to ma wyglądać? Ja bym chciał, żeby ten rak tak zniknął bardziej od prawej najpierw, potem rozpadł się od lewej. Nie. W co wierzysz? W Boga, w którym jest uzdrowienie. Wierzę w Boga, który jest miłością. Szukam tej miłości. Wierzę w tą miłość. Idę przez życie i wierzę w tą miłość. To w ogóle to jest banalnie proste wbrew wszystkiemu. I kiedy ty tak wierzysz, to tam pojawi się człowiek odpowiedni, niewierzący czy niewierzący jaki, odpowiedni. To będzie odpowiedni człowiek. Dlaczego? Bo uwierzyłaś w miłość. I masz to, w co uwierzyłaś. Szukałaś miłości i co? Czego szukasz? Kto szuka, ten znajdzie. I znalazłaś miłość. Pojawił się człowiek. Ile się pojawi wcześniej ludzi w naszym życiu, kochani, poza strefą miłości, to ja nie wiem, co nas będzie z nimi łączyć, jakie będziemy mieli ciągoty, jakie będą też manipulacje naszą osobą, to Bóg jedyny wie, bo tego jest full. Po to masz mądrość, żebyś to rozpoznawał. Po to masz władzę, abyś brał autorytet nad swoimi emocjami. Kurczę, to jest kompleksowe. Nie ma czegoś takiego, że po prostu wywalam sobie ten i teraz szukam sobie miłości. Ja nie wiem, bo ty musisz mieć pełną wewnętrzną konsolidację w ogóle. To kurczę, wiecie, o co chodzi. I w tym momencie to jest bardzo bezpieczne. To tak jak z łaską właśnie. Jak ja szukam miłości, ja muszę ją znaleźć, bo kto szuka, ten znajduje. I teraz co ja znajdę? No znajdę miłość. I co tam będzie? Jakiś człowiek, jaki nie wiem, w Polsce, poza Polską, młody, stary, nie wiem jaki będzie, na pewno genialny. Zgodny z zamówieniem. Zgodny z zamówieniem. Czyli... Co? Będzie zgodny z zamówieniem. Nie no, Fadi, poczekaj. Nie usłyszałeś tego, co powiedziałem przed chwileczką. Rozumiem. Przecież ci powiedziałem, jeśli wierzysz, co to jest wiara? Pewność to, co przyjdzie. Pewność tego, czego się spodziewasz. Przeświadczenie o tym, czego nie widzisz. Co tam dodać? Wierzę w miłość. Co dostanę? Halo. Dzisiaj, jutro, pojutrze? Dziękuję. Czyli tutaj chodzi też... Powiedz coś.
Mów, nie przejmuj się. Co, Agata? Dobra, ja miałam takie pytanie. To znaczy, że my sobie sami ograniczamy jakby rozumowanie miłości poprzez nasze doświadczenia? Oczywiście, że przez nasze doświadczenia. Oczywiście, że przez nasze doświadczenia... Dajcie ten górę. Tak. Niech to by... Co? Takie warsztaty troszkę już się Agata spodziewała. Jak to tam ma być tutaj? To na kropelkę to. Nie. Będzie widać na następnych. Przynieś, przynieś Jacek tą drugą, a to po. Przyczyn? Artur, będzie pamiątka tego. Będzie spotkania. Pamiątka naprawdę. Ja chyba mam taki klej do tego. To na razie to tak, to trzeba wziąć tytana, potem będzie skleić. Nieważne. Ja kiedyś do szuflad zamierzali coś takiego. Nieważne, taki weźcie tamtą, wyciągnijcie. Wiara to jest wiara. Wczoraj, dziś, jutro, pojutrze. Cały czas ta sama. Bo wiara to wiara w osobę. Tylko, że kwestia jest tego, że po drodze jakieś podróbki się nie traciły czasu. Nie wolno się bać. Wiara jest przeciwna lękowi. Tam, gdzie jest wiara, tam nie ma lęku. Gdy jest lęk, to znaczy, że nie wierzysz. Boisz się. Jak się boisz, no to ściągasz to, no przepraszam, co się boisz. Taka procedura. Taka procedura, czyli ściągasz to, że nie ma w ogóle męża, że nie ma żony. Ściągam to, że się mogę pomylić, więc się mylę. Ściągam ludzi, którzy są nieadekwatni do mojej modlitwy, bo się boję, że ich mogę ściągnąć itp. itd. A potem bazuje na tych doświadczeniach. A potem są doświadczenia i człowiek buduje na tym doświadczeniu. Rozumiecie? To są procedury duchowe, o których dzisiaj mówimy. Natomiast w ogóle, jeżeli ty modlisz się w wierze o miłość, to ty musisz co znaleźć? Miłość. Jeśli ty musisz znaleźć miłość, bo inaczej Bóg byłby kłamcą, tak? To pojawia się tam też kto? Obiekt miłości. Pytanie. I to jest pewne. I to jest pewne. Jeszcze Jacku, byś mi dał... A tu mam kalendarz, dziękuję. Pytanie brzmi, a propos tego, co przed chwilą, czy to zdeptanie przez wiarę, tak? Że ja jakby... Zadając pytania i dając przykłady, potwierdzałem to co mówisz, tak? A padło tutaj, że nie zostałem jeszcze zdeptany. To dobrze, że jesteś. No dlatego, no, czy możemy ten temat, czy to jest jakby... Ale co, jaki temat? No bo przed chwilą właśnie było to, co ja doskonale rozumiem, że wiara nie ma lęku, to co przed chwilą powiedziałeś, tak? To dlaczego tutaj padło, że nie zostałem jeszcze zdeptany przez... Ale ja nie wiem, to zapytaj tej osoby, ja nie mam pojęcia. Jeszcze nie... wszystko przed tobą, jeszcze cię możemy zadeptać. No ja jestem jednak... To z Mateuszem porozmawiaj, bo ja to nie ja wiem. Ja jestem w wierze i w miłości, ja wierzę, że... Nie mam pojęcia, wiesz, o czym Mateusz mówi. Nie, jeszcze potrzebuję chwilę jedną. Bardzo ważną rzeczą jest... Również, kiedy my komunikujemy z człowiekiem, skupienie na tym człowieku, a nie na nas. Właśnie to skupienie na nas samych, ono zamyka nas wielokrotnie dla wejścia w głęboką komunikację. Bo my właśnie co robimy? Właśnie się boimy i właśnie koniecznie chcemy mu, nie wiem, opowiedzieć o Jezusie, bo już drżymy, żeby nie było pomyłki. A przecież to jest w ogóle twoja wiara. Dwa, kiedy spotykasz miłość, rozpoznajesz ją, widzisz, zaczynasz doświadczać.
Wiara rośnie. Wiara rośnie. Doświadczenie zaczyna rosnąć. Bardzo ważne jest, żebyście przeformatowali umysły. Bo inaczej będzie bardzo trudno kogoś znaleźć. Nie? Trudna rzecz to będzie.